Pytacie, jak jest z naszymi patronami i patronkami imiennymi, a ja mówię, jak jest. Są to Karolina Wielbacka-Lamus, Marcel Marszałek, Kancelaria Adwokacka, Jaćka z Kolumbii, Grzegorz Kryc, Lepszy niż Nic, Grzegorz Borowski Marcin Dziedziński z podcastu Chodź na Słówko, Medytacje na Stres i Lepszy Sen, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Justyna Mazur-Kudelska, Błażej Szkudłapski czyli DJ z Wąsem, który zakręci każdym parkietem, Spoiler Master, Filmowy Podcast Michała Oleszczyka. Twój wuja od tatuażu, czyli wujek Darek. Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje. Szymon Jadczak. Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce. Dawid z podcastu 5 na 5 Norbert Garczyński. Łukasz Maciejewski. Julia Druszcz. Foka i Morświn. Maciek z krótkiego podcastu o kinie Filmawki. Mietczyński. Maciej Kotlęga, fotografii. Paweł Maciejewski. Kasper Kopeć. Piesek Szuwarek i jego ludzie. Mediafan i Guzik z projekt Islandia.pl wyprawy na Islandię. Zofia Zin. Tomasz Kopoczyński, Yellow Tapir Films, Studio Animacji2D, Emiot Pro Tour, Wyjazdy Kolarskie. Marcelina Zabisza. Mieszko Minkiewicz, Bezimienny Stąpkowicz oraz Twingist, drugie życie książki w ciele plakatu. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Podcast ex. Podcast o latach 90 i zerowych. Artek, powiedz mi, co tam, co ty masz tam z tyłu? Tam widzę jakieś pięć magnetowidów Sanyo, komputer IBM, Macintosh, Pentium 5, po, w ogóle po, czemu, czemu, czemu tak nagrywasz w takim setupie? Dlatego, że w Nowym Jorku wszyscy tak mają, Aha. dlatego, że, no wiesz, no trzeba się przygotować na ciężkie czasy, które, które, które nadejdą pewnie kiedyś i pięć magnetowidów jest to coś niezbędnego, jeśli na przykład ma się w domu całą kolekcję, złotą kolekcję Disneya na przykład, tak, a być może Mariusz Max Kolonko ma taką kolekcję w domu. Wszystkie, wiesz, filmy, które były wychodziły na kasetach w latach 90. -tych. no i ktoś to musi kiedyś, no ktoś to musi oglądać, tak? Jak już wszystko pierdolnie i jak system upadnie i jak bankowość się posypie i, i, i wszyscy będziemy jedli swoich, członków swoich rodzin, Oczywiście. no to Kolonko no. będzie wtedy oglądał Kulewne śnieżkę. <grybne> to jest właśnie koniec świata, na jaki zasłużyliśmy. Czyli to, a, czyli to jest takie trochę bycie prepersem, tak? To tak. nie chodzi o to, że to jest dziupla paserska, tylko, tylko to jest po prostu przygotowanie na trudne czasy. No bo ten setup, ten setup, który Teraz widzę, przypomniał mi o naszym dzisiejszym bohaterze, bo dzisiaj domykamy tę trylogię na temat Mariusza Maxa Kolonki, czy już Maxa Kolonki tak naprawdę. Tak. Już na tym etapie możemy śmiało mówić Max. Więc dzisiaj porozmawiamy o tych takich czasach po 2005, więc ten zakres jest dosyć szeroki. Będziemy się przyglądać różnym gałęziom działalności naszego bohatera, no i domkniemy tę symfonię smaków y, tym samym. Chociaż kto wie, co się w przyszłości wydarzy, prawda? Czy to nie mm -hmm. będzie tetralogia na przykład? Nie wiemy tego. Być może, być może. No, życzymy sobie i Mariuszowi Maksakowi i Kolonce że, tego, żebyśmy nie musieli tego robić, żebyśmy nie musieli domykać tego czwartą częścią, bo to by oznaczało, że coś tam się odinbiło. E, natomiast tak, no rzeczywiście, trzecia część, można powiedzieć wręcz powrót króla, e, tak, no bo, no bo, no bo tak. Król powrócił, w zasadzie nawet no, ten, ten tron był nieobsadzony, i, i w zasadzie król go stworzył, tak? Ale nie uprzedzajmy faktów. W po, poprzednim odcinku rozmawialiśmy po pierwsze w dużej mierze, w głównej mierze o książce Mariusza Maxa Kolonki, czyli Odkrywania Ameryki, zapiski z Jeepa, e, czy w Jeepie już byłem tam już, tak? E, przepraszam najmocniej. E, potem e, trochę mówiliśmy o tym, że Mariusz Max Kolonko jak, jak wyleciał z TVP zaczął się zajmować się różnymi rzeczami i tymi różnymi rzeczami były Reklamy Liberty Direct, był jakiś tam taki promowanie kursu dołączonego, dołączonego do Newsweeka, e, czyli angielski na Maxa. Była też, e, no był też drobnym biznesmenem później. E, prawdopodobnie tych e, jego działalności było ileś tam. E, internauci, ci słynni internauci dotarli do tego, że e, Mariusz Max Kolonko zajmował się sprzedażą dywanów, co, co, co bawiło tego i owego. Mnie to szczerze mówiąc jakoś specjalnie nie bawi. O ile pamiętam, mm. Ciebie też to nie bawi. No to jest po prostu biznes. I ja bym szczerze mówiąc wolał, żeby Mariusz Max. Kolonko na starość, że tak powiem zajmował się już wyłącznie sprzedażą dywanów, a nie byciem antysemitą w internecie, ale to, każdemu, to, to ja. To każdemu jego, jego porno oczywiście, ale tak, dywany też świetnie wygłuszają pomieszczenia, a jednak pomieszczenie, w którym nagrywa Mariusz Max Kolonko jest akustycznie odizolowane bardzo dobrze, nie? więc to, to nawet by miało sens. No? Tak, no ludzie się śmieją, że to jest schowek na szczotki, no to może być schowek na szczotki. Ja się nie będę z tego śmiał, dlatego, że ja podcasteks z reguły nagrywam z własnej sypialni. W zasadzie to jest jedyne pomieszczenie, w którym słychać mój głos wyraźnie. Więc no jeśli Mariusz Max Kolonko, ma akurat w domu schowek na szczotki. Po pierwsze, to jest rzadkość, że macie schowek na szczotki w domu, tak? To znaczy, że. Mm -hmm. To świadczy o jakimś duża. statusie. Tak. Mm -hmm. A po drugie, to powiedzieć może świadczy o tym, że to jest jedyne miejsce, w którym takie nagrywanie jest możliwe. I ja to, szczerze mówiąc, akurat to szanuję, tak, że, że on sobie wydzielił te, te przestrzeń. Nie wiem, dlaczego powstawiał tam te pięć magnetowidów, y, które, które zarastają kurzem i, i jakieś y, te stare telewizory, takie z, z taką dupą wielką, jak one się nazywają, nie. To tak, ale, ale no dobra, no, jest jak jest. No i tak, no Mariusz Maks Kolonko imał się różnego rodzaju działalnością po napisaniu książki w roku 2006. Tutaj zostawmy może na boku te takie dywagacje na temat tego, czy tam etos dziennikarza powinien pozwalać na to, żeby, żeby, występować w reklamach. No nie wiem, czy na etapie 2023 roku to jest, to jest coś, co jest jakkolwiek istotne. Mm. Natomiast trzeba też powiedzieć, że to, to nie jest tak, że całkowicie odszedł od odszedł z telewizji, dlatego że cofnijmy się kilka lat. Od 2001 roku robił taki cykl programów odkrywanie Ameryki. Ten cykl programów został mu wręczony przez TVP w ramach no, takiej wdzięczności i, i podziwu za to, co Kolonko robił po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Ten cykl przetrwał bodajże 4 lata. No i wyleciał z TVP wraz z tym, jak Max Kolonko wyleciał z TVP, dlatego, że jak już mówiliśmy w części pierwszej i chyba też wspomnieliśmy w części drugiej, Mariusz. Max Kolonko, trudnym człowiekiem jest w pracy o czym opowie nam też jeden z, jedna z osób, które się z nim zetknęły w pracy, ale o tym później. To jeszcze przed nami. No i rzeczywiście, cykl 2001-2005, oczywiście ten program jeszcze będzie sobie potem trwał. Co tam się dzieje po tym 2005 roku? No pojawia się pomysł, żeby zatrudnić go w Polsacie. Jest to pomysł Hanny Smoktunowicz, która potem będzie śmiszkować z tych dywanów. To tutaj spoiler. Okazuje się, że Mariusz Max Kolonko jest za drogi. No co za zaskoczenie. Życzy sobie 10 kloców za materiał z Nowego Orleanu. Chodzi o skutki e, huraganu e, Katrina. No 10 tysięcy złotych w 2005 to zdecydowanie nie 10 tysięcy złotych dziś, więc e, bardzo, bardzo wygórowana cena. W 2006 roku Kolonko trafia na chwilę tak naprawdę do TVN-u, e, gdzie zostaje, no właśnie, bardziej tak zaproszony jako gość, nie staje się jakimś takim etatowym współpracownikiem. Tutaj w presie z 2006 roku Edward Miszczak mówił o tym, że na razie zamówili u niego jeden materiał, może będziemy zamawiać u niego następny, ale żadnego kontraktu na wyłączność nie podpisywaliśmy. To dodaje już Andrzej Słotysik, który był wtedy rzecznikiem TVN. No i rzeczywiście, pojawiały się jakieś tam materiały sensacyjne, jak to u Maxa, ale jakoś tam długo tego miejsca w TVN nie zagrzał, a potem będzie oczywiście bił w TVN, ale też potem będzie bił prawie we wszystko, co <laughs> związane z polskimi mediami, więc nie ma tutaj... Co szaleć, no ale w 2007 to a propos programu Odkrywanie Ameryki. W 2007 kolonko trafia do TV4, gdzie ten cykl znowu bardzo sensacyjny, felietonowy, frymuśny, prawda? Zawadiacki jest kontynuowany. No, domyślacie się z poprzednich odcinków przynajmniej, albo po prostu z doświadczeń związanych z materiałami kolonki, domyślacie się co to było. No i parę rzeczy gdzieś tam krąży po sieci www. I mieliśmy okazję oglądać jakieś materiały, między innymi materiał o e, mieszanych sztukach walki, czyli no dzisiaj już mówimy MMA, powiedzmy, że te kilka, kilkanaście lat temu jeszcze tego zwrotu się aż tak często nie używało. No i co? No i sensacja. Popek go spopularyzował. oczywiście. <laughs> MMA, panowie, MMA. To jest no wiesz, Popek akurat y, zaczynał MMA tam y, jeszcze w Wielkiej Brytanii, w, czyli nie tylko siedział w garażu i nagrywał e, dosyć dziwne i intrygujące piosenki, ale też bił e, w każdym razie Mariusz Max Kolonko, robił to w swoim stylu, tak? Bo jest, jest sensacja, jest informacja na wejściu, że to co teraz oglądacie jest zakazane tam w 258 Stanach w USA. No i co tutaj jest dominujące? Momentami seksik jest dominujący oczywiście. Rozmaite takie zbliżenia. Jakoś tak jest, że jak jakaś pani ma dekolt w barze to Mariusz Max Kolonko Kolonę. robi najazd kamery, tak? I co jest ciekawe właśnie, nie bez kozery mówię, że Mariusz Max Kolonko robi ten najazd kamery. Z Zumuje dekolt pani, no bo też widzimy w napisach końcowych, w bardzo taki atrakcyjny sposób jest ukazany Marysz Max Kolonko, który pełni tam też funkcję operatora. I nie ma w tym, tu a propos dywanów nie ma w tym nic wstydliwego, spoko, tylko jeżeli się fleksujesz już od paru lat, że masz rozkręconą na maksa firmę produkcyjną w Stanach. Że jesteś po prostu krezusem, tak? Siedzisz przed tym wspominanym już komputerem Pentium 5 i myślisz o tym, że Mariusz, spełnił się twój amerykański sen. No to masz operatora, bo generalnie można to robić w ten sposób, ale bieganie z kamerą i zadawanie pytań jest dużo bardziej skomplikowane i niewygodne niż po prostu zatrudnianie operatora, który ogarnie obrazki, ustawisz ewentualnie mu zdjęcia, no i ty sobie będziesz działał z mikrofonem. Więc tutaj to jest bardzo, bardzo. Wymowne w tym materiale, a tak ogólnie na no, cały materiał bardzo podkręcany, tak? Tu krew, po prostu leje się krew, babeczki są i jeszcze Mariusz Max-Kolonka robi dosyć dziwne rzeczy momentami, bo tam jest taka scena, że jeden z zawodników tego MMA przychodzi ze swoim malutkim synkiem, z niemowlęciem na trening i jest tam jeszcze sparring partner tego gościa. No a tam, ten synek tam sobie siedzi na macie, BBB, macha rączkami, to co tam dzieci robią <grym> na tym etapie życia. Nie wiem, nie, nie, nie we mnie jestem ojcem. W każdym razie Mariusz Max Kolonko z Ofu komentuje, że ale ci goście przypomnieli mi bohaterów filmu Dwóch Facetów z Dzieckiem. I jak, nie ma takiego filmu. W sensie Mariusz, wymyśliłeś sobie film i zrobiłeś z tego intertekst. <laughs> Więc to a propos takiego utyskiwania kolonki na innych dziennikarzy, że to warsztatu nie mają, że gadają głupoty. I... Bo to jest jeden z filmów, tych scenariuszy, których, które Mariusz napisał. Mhm. We wczesnej, Mówiliśmy o tym w drugiej części, we wczesnej fazie swojej kariery, Mariusz Max Kolonko. Kolonko e, zajmował się pisaniem scenariuszy, o ile wiemy, żaden nie został zrealizowany. Włącznie z filmem Płaskim. o czym też, też moment. Ale wiesz, co, może e... to był roboczy tytuł tego filmu o Pułaskim. <laughs> no tak, mm -hmm. to, to by się zgadzało. Nie wiem w sumie. Ale, ale mam nadzieję, że tak. Natomiast tak, rzeczy, masz rację tutaj z tym, że oczywiście to jest to jest totalny tabloidzik. Faktycznie ten materiał zaczyna się od właśnie tam no raz, że od zbliżenia na tyłek ringer. Jak się czy jest w polskie sformułowanie? Że dziewczyna ringowa?

Chyba Mówisz mówi się tak? cały czas ring girl. Ring girl. Mhm. E, No i to tutaj? Ustawa o, 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 prawda? O, o języku polskim. Co to powinna? ten o ochronie języka polskiego. Nie mniej. tak, zaczyna się ten odcinek od, 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 tej, od tej ring girl, a potem się na napierdalają w tej klatce i jest stwierdzenie Mariusza Maxa Kolonki. To, co oglądasz, rzeczywiście jest zakazane w 33 stanach w Ameryce. I to jest śmieszne, dlatego że rzeczywiście jest, ale wiele rzeczy jest zakazane w różnych stanach w Ameryce. To jest trochę tak, jakbym pojechał, nie wiem, gdzie jest trawa legalna? W Kolorado, tak? Gdybym pojechał do Kolorado, Nakręcił jakiegoś gościa, który pali jointa i zaczął, to, co oglądasz tutaj, jest zakazane w 75 stanach. Jakby, no, no fajnie, że jest, nie? Ale to jest znowu taka mowa trawa, jak przy okazji tego, że tam Mariusz Max Kolonko bardzo lubi się przy okazji swoich materiałów czy, czy, czy w swojej książce chwalić, że byłem pierwszy w tym i tym tutaj w siedzibie NASA, byłem pierwszy, który oglądał to i to. No fajnie, że byłeś pierwszy, ale nic z tego nie wynika, że tak powiem, dla dobra materiału nic z tego nie wynika, nie? To jest zupełnie nieistotna informacja. Pojawia się też tutaj, pewnie pamiętacie, z dwóch pierwszych odcinków wspominaliśmy raz na jakiś czas o Ivet, o Ivet Williams. Sam Kolonko o niej wspominał też w książce w różnych innych miejscach. No i mamy tutaj ukazaną Ivet Williams, Ivet w formie nóg w butach na obcasach. Więc jeżeli z tą rozkręconą firmą produkcyjną jest tak, że tak naprawdę Kolonko nie miał wtedy operatora, to cholera wie, czy Ivet Williams to nie jest, aby Mariusz Max Kolonka, czy to nie są nogi Kolonki, po prostu w ubrane w, w, tak, w dragu, u, ubrane w jakieś takie, no powiedzmy stereotypowo damskie buty, tak to nazwijmy. Ja bym się nie zdziwił, nie wiemy tego, to jest może mocne oskarżenie, ale, ale do rozważenia. Tak, znaczy to jest, nawet jeśli Iwet rzeczywiście istnieje i to są rzeczywiście jej nogi i tak dalej, no to to jest takie zdjęcie właśnie, że tam rajstopy i, 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 i szpilki i to jest tak tak bardzo, powiedzmy, zdjęcie, które ma wyglądać. Atrakcyjnie z punktu widzenia heteroseksualnego mężczyzny. Tak. No i ja bym rozumiał, że Iwet Williams jest być może osobą, która nie chce występować w napisach końcowych w programie Mariusza Max-Kolonki. Ja to bardzo rozumiem, też bym nie chciał, tak? A, i że rozumiem, że bo, bo ta, konwencja tych napisów końcowych jest taka, że pokazuje twarze różnych twórców tego programu i że Iwet się na to nie zgodziła. Kumam, ale wtedy dlaczego pokazujesz nogi? No, to, no i właśnie dlatego, że jesteś Mariuszem Maksem kolonką tak. więc chcesz trochę przyspermić, tak? Do, nawet do swojej współpracownicy, e, która ma no i tak się składa i nosi szpilki, więc, więc tak, no jest tam strasznie dużo zbliżeń właśnie na dziewczyny i tak dalej, co nie absolutnie nie powinno dziwić po tym, co przeczytaliśmy w książce Mariusza Maxa Kolonki. E, natomiast tak, no, program jest niepomiernie po prostu pompatyczny i e, Naprawdę, jak ja słucham raz na jakichś czasach, Mariusz Max Kolonko szydzi z polskich dziennikarzy, którzy, nie wiem, robią jakieś błędy językowe, czy coś tam im się dykcyjnie nie zgadza, czy, czy coś, to to, to to potem wracam sobie myślami do, do tych wszystkich momentów, kiedy Mariusz Max Kolonko, na przykład, opisywał MMA w ten sposób. Żmudne godziny treningu, wyrzeczenia, nadzieje, i oczekiwania w tak trudnym bardzo sporcie tam naprawdę było napowiedziane, w trudnym bardzo sporcie to, to jest inwersja, która tam mm -hmm. zaszła w trudnym bardzo sporcie kończy ręka w się do góry i tak dalej, tak będą walczyć o swoje życie na ringu czy na wojnie w Iraku. To jest twoje what? Znaczy ja rozumiem, że te same chłopaki pewnie jechały do, do Iraku i ten, ale no. No, dobra. Dopóki przeciwnik będzie zadawać ciosy, taka jest natura człowieka, taka jest natura walki, no to jest coś, co. Yy... Naprawdę, i dziwi mnie, i nie dziwi, że taka tandeta jest w stanie, była w stanie. Yy, znaczy, nie dziwi mnie to, że na, zrobił, że napisał to kolonko, ale dziwi mnie to, że w TV4, nawet w tym 2007 roku, czy w którymś, yy, nikt tego nie, podreaga, nie, nie podredagował i nie stwierdził, że to jest tanie tandeciarskie i to jest naprawdę super ekspres, nie? To, to się yy, ni, ni, niczym nie różni. i okej, okay, jakby ja rozumiem konwencję testobloidów i rozumiem, że superekspresja jest jak jest, ale tam przynajmniej nikt nie udaje, że superekspresja jest czymś więcej. A Mariusz Max kolonko po pierwsze uchodził za jakiegoś niesamowitego dziennikarza, który, który, który pozjadał wszystkie rozumy e, i, i który najlepiej to wszystko robi, a po drugie e, no dostawał właśnie nagrody dla, dla, dla najlepszego dziennikarza, będąc jednocześnie tak tanim gościem, jeśli chodzi o przekaz, więc o Jezu. Tak, w tych materiałach też bardzo dobrze widać ten wspominany już przez nas absolutny zachwyt, jakieś takie wręcz religijny Religijne podejście do amerykańskości, bo gdy tam przed galą, właśnie gala tych mieszanych sztuk walki, która jest ukazana w materiale, tam przed galą jedna dziewczyna śpiewa hymn amerykański i kolonko stwierdza, że właśnie co się dzieje przed tak krwawą walką? Ameryka się modli eee, i Laska śpiewa hymn. Ameryka się nie modli dosłownie, ale dla niego to jest tak naprawdę tożsame. Swoją drogą tam akurat nie chcę tej pani obrażać, ale wydaje mi się, że nie wzięli jakiejś czołowej wokalistki. Ja wiem, to jest w ogóle dosyć, dosyć zwichrowany pod względem jakimś dynamicznym hymn. Wiadomo, że to jest niełatwe, ale generalnie tworzy to jakiś taki obrazek, że no, jest low budget. No więc tak, no, to, są, to są takie jego jakieś dalsze telewizyjne działania. No tu już mamy moment takiego schodzenia. Z jakiegoś piedestału. Wiktory, tak? no, nie Wiktory, 9-11 to już wszystko za nami, i tak naprawdę dzieje się. Dzieją się coraz mniej wesołe rzeczy. dubbinguje Mariusz Max-Kolonko, prawda? Ale też dubbinguje filmy <grym> coraz, coraz, um, coraz um, gorsze, mówiąc najogólniej, z coraz niższym budżetem, więc wiadomo, to jest takie już czepianie się tutaj, ale mimo wszystko bardzo dobrze się to nakłada na ten obrazek takiego regresu. E, trafił na okładkę um, tutaj Twój ulubiony periodyk Własny Biznes, tak? tak? Bo Ty bardzo będziesz niedługo miał własny biznes, więc. E, podczytywałeś jakieś roczniki, no i co? No i spełniał, opowiadał też o tym swoim amerykańskim śnie, prawda? Tak, to jest chyba dodatek zresztą, franchising info magazyn pomysłów na firmę, więc mm -hmm. numer z 2007 roku. No tak, no Mariusz Max tam opowiadał swoim American, American Dream. No, wciąż funkcjonował jeszcze, nie tylko jako dziennikarz, ale jako taki self-made man, który był w stanie ogarnąć sobie w Stanach firmę budowlaną, o tej firmie opowiadaliśmy więcej w pierwszej części, o tym, co o niej wiadomo i czego nie wiadomo. Ale gdybyś, gdybyśmy szli tym tropem telewizyjnym, to okazałoby się, że po prostu kolonko po godzinach zapierdala z kielnią i jakby znów nie ma w tym nic złego, ale nie tak. opowiadaj, że masz po prostu potężną, rozkręconą firmę i że zatrudniasz kilkanaście osób. Nie? Ale on ma przede wszystkim, Mateusz, komputer z procesorem Pentium 5. Pentium 5. Wydaje 5. mi się, że może, to się go ma. Ale właśnie jako że, jako, że on jako jedyna osoba na świecie miała ten komputer, e, no to być może on generował jakieś niesamowite sytuacje, więc, e, więc mogłoby, mogłoby to sporo, sporo tłumaczyć. W e, 2008 roku. E, Kolonko wraca, znaczy wraca, no cały czas jest obecny w tym TV4, ale wiadomo, że to, to jest jednak upadek, jeśli z korespondenta amerykańskiego w TVP przechodzisz przez telewizję na śniadaniową, żeby w końcu trafić do no jednak dużo mniejszej stacji, jaką jest TV4 i robić tam tabloidy. W 2008 roku Kolonko postanowił o sobie przypomnieć i pozwał fakt, za nazwanie go łajdakiem w kontekście związku z Rosatim. Tutaj cytuję za Interioł. W 2006 roku fakt opublikował cykl artykułów, w których Pisał o zakończeniu związku Rosati i Kolonko. Tabloid twierdził m.in., że dziennikarz jej, jej kosztem promował siebie, wkupił się w właski szanowanej rodziny i jest bufonem. Gdzie na kłamstwo? Zakończy... Przepraszam. No oto już. Ty to powiedziałeś, panie, panie Maxie. Jakby to było Mateusz, to powiedział nie ja, więc <laughs> po prostu z podłem, bardzo do Krakowa. E, na zakończenie dziennik stwierdził: Weroniko, mądrze postąpiłaś, mówiąc temu łajdakowi żegnaj. E, no to jest język faktu. To jest jednocześnie język masa kolonki, więc wiesz. Ale z drugiej strony, no ja się to trochę nie dziwię, że do no, no, faktu był takie rzeczy robić. I wydaje mi się, że tabloidy polskie się troszkę uspokoiły. Czasami coś, coś, coś Trafia do moich rąk i też rzadziej się słyszy o tym, że jakiś, że jakiś celebryta pozywa. Jeśli już pozywają, to pozywają za kłamstwa albo półprawdy, ale nie rzeczywiście. Oni się chyba ogarnęli na tyle, żeby już to przykład nie nazywać łajdakiem po prostu gościa, tak? W ten. Tym bardziej, że oni przegrali, przynajmniej w pierwszej instancji przegrali ten, ten proces. I kolonka miała mieć wypłacone 50 koła za dość uczynienia i wydrukowane miały być przeprosiny. Ostatnie informacje, jakie znalazłem na ten temat, są właśnie z 2010 roku. Miała być złożona apelacja. Ale nie wiem, co tam się dalej wydarzyło. No, no wiesz, że oni faktycznie tych procesów ogólnie trochę przegrali, więc może poszli po rozum do głowy, że to się aż tak nie kali. E, bo w ogóle sytuacja, w której tabloid komentuje jakiś wybór życiowy jakiejś tam osoby, powiedzmy, z życia publicznego i mówi: Weroniko, dobrze zrobiłaś, dobrze, że tego po prostu. <grym> e, jakby w ogóle, co to jest, co, co to jest za sytuacja? E, ale skoro jesteśmy przy tabloidach, to warto wspomnieć o tym, że w 2009 roku Fakt opublikował ranking najseksowniejszych polskich dziennikarzy i prezenterów. Może na przykład zrobią taki podcastowy, wiesz, mm. może, może byśmy się tam zmierzyli. Jeżeli by było top 200, myślę, że byśmy wjechali. Ale za Mateuszem Puchu z samca będzie. Dobrze, do, tu, tu, tu Mateusz. jesteśmy umówieni. To Mateusz... Nie, nie w sensie, że my byli, bylibyśmy w tym rankingu. Tak, 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 to dajemy Mateuszowi już znać w takim razie, bo my będziemy mieli wpływ na, na układ tego rankingu. W każdym razie Kolonko w fakcie, w tym że rankingu nie podcastowym, tylko dziennikarskim znalazł się na miejscu 12, co jest skandalem absolutnym. Jak tak piękny mężczyzna może po prostu gdzieś sobie dryfować poza pierwszą dziesiątką, no kto wygrał? Mm. No Olivier jak wygrał, no, wiadomo, no, to mnie prostu. trochę zdziwiło mimo wszystko. Ja trochę stawiałem tak w głowie, zanim otworzyłem linka, pomyślałem sobie, no chyba Ibisz, nie? W tym 2007 roku, no rzeczywiście piękny mężczyzna, no ale też no było paru ładnych e, u, ładnych prezenterów i. No, powiem ci, że jak, to, właśnie teraz przeglądam ten ten ranking sobie i e, 20, 20 miejsce na Tomas Rianeckiego gratulujemy. Natomiast. No dobrze. no. Natomiast pojawiają się tam jakieś takie nazwiska typu Rafał Patyra i Jarosław Kulczycki. No, wciąż związane jakoś tam z mediami. Macie Krok jest dopiero na szesnastym miejscu. No więc, aha, i Hołownia wyprzedził Kolonko, bo Hołownia dopiero na miejscu, na miejscu piętnastym. Ale, no kto wyprzedził. No i też jeszcze, przepraszam, wyprzedził Huberta Urbańskiego. No to jest, ja to jest skandal akurat. To jest skandal, mhm. nie? Bez przesady, no. Pan Hubert, naprawdę, pozdrawiamy. Natomiast kogo, kto wyprzedził Mariusza Maxa Kolonkę? No to wyprzedził na przykład Zbigniew Łuczyński prowadzący uwagę. Ja nie pamiętałem tego gościa, ale zobaczyłem twarz, a rzeczywiście był. A, rzeczywiście, gość. przystojny. Ale piękny. No Ibisz był dopiero na piątym miejscu, więc no to jest takaś taka... I Prokop jeszcze był na szóstym na przykład, nie? Więc... A ja myślę, że Krzysztof Ibisz już do 2009 roku wygrał tyle rankingów, że już dali spokój, tak? No dajmy, dajmy, dajmy szansę Może. młodszym czy tam starszym, wracając do tych żartów tam sprzed lat, haha, tam Benjamin Button, mm -hmm. nieważne. Swoją drogą, wiesz, to jest ranking najseksowniejszych dziennikarzy, bo i idziemy zaraz stąd, mówię do państwa, tak? po Dosyć się zawiesi. To jest ranking najseksowniejszych dziennikarzy, tylko oczywiście no w domyśle popularnych, bo generalnie w każdej lokalnej redakcji by się znalazło po prostu, nie wiem, jakichś dwóch typów, którzy prawdopodobnie mogliby tutaj trafić do, do pierwszej dziesiątki. No nic, no tak to, tak to było, ale w 2008 roku z kolei, chwilę wcześniej w Forbesie pojawił się ranking tych takich powiedzmy najcenniejszych polskich gwiazd. Po prostu weryfikowano w różnych miejscach, ile dane firmy mogłyby zapłacić za reklamę z udziału Danego no celebryty, nie wiem, osoby publicznej, cokolwiek. No i Kolonko to już miejsce 64, wyżej od Jerzego Dudka. No tak, Dudek mhm. już nie był może w jakimś takim prime popularnościowym, ale wrócił tak. Ale wrócił tak. Niżej od Ebiego Smolarka. Y, szóste i siódme miejsce nas tutaj najbardziej zainteresowało. Tomasz Lis i Kamil Durczok. Y, no zmieniają się te stawki, prawda? Przez lata, więc y, dzisiaj może, może nie. Może nie top 10, ale takie były czasy. No ciekaw jestem, ile, ile by kosztował Tomasz List, tak szczerze mówiąc, nie? Jak dzisiaj. Nie? Co to mhm. się zmieniło? Znaczy, ja wiem, co się zmieniło, ale, ale prosiłbym o kwotę, Jeśli ktoś pracuje w jakiejś agencji reklamowej, to, to bardzo prosimy na priw, tam powiedzieć, ile by na przykład kosztowało, żeby Tomasz Lis podlecił podcast na przykład w spocie reklamowym puszczanym w telewizji. Pocałunek śmierci, tak. Mhm. E, więc tak, no Kolonko nie zniknął całkowicie. Znikn stopniowo znikał z ekranu, ale nie zniknął całkowicie, jeśli chodzi o, powiedzmy, o bycie osobowością medialną i osobą piszącą, dlatego, że pisywał dla, dla Angory Rzeczpospolitej. F felietony, które, które pisał pod koniec lat zerowych są wciąż dostępne w necie. No i tam jest dużo takiego bardzo typowego, light prawicowego pierdolenia, które też swoją drogą czytaliśmy w książkach Tomasza Lisa. Znaczy pewne, pewne wątki tam się, tam się powtarzały, tak? Tylko, że odnoszę wrażenie, że jeśli już można coś dobrego powiedzieć o, Lis o Tomaszu Lisie, Tomaszie Lisu. O Tomaszu Lisu, to to, to że, że on troszkę jednak awoluował poglądowo i i jednak coś mu się zmieniło od końca lat 90., a, 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 a u ukolonki to wszystko postępuje. Coś się i, i zmieniło, i Bartek, ale nie aż tak dużo. No. <noise> nie aż coś tak coś dużo. się zmieniło. Mhm. No więc co, no jest tradycyjny dla tamtych czasów, naprawdę tradycyjny, bo to się powtarzało co chwila, choćby w tygodnikach publicystycznych, artykuł powątpiewający w zmiany klimatyczne. Dzisiaj to jest raczej domena. Domena prawicowych tygodników opinii. Natomiast wtedy to, to było w mainstreamie i były okładki wprostu bodajże czy Newsweeka, które też mówiły o tym, że globalne ocieplenie to jest w ogóle jakaś ściema i ten, ten Feliton Kolonki się doskonale w to wpisuje. Nazywa się ocieplenie, największy szwindel naszych czasów. I, i to jest niesamowite, bo, bo, bo ten, ten artykuł jest ripostą na artykuł ekolożki Marty Śmigrowskiej. I mimo, że Mariusz Max Kolonko tam próbuje z nią, z nią dyskutować, to oczywiście wrzuca siebie w ten, w ten Feliton to no bo jakżeby inaczej, ale wrzuca siebie w jakimś takim dziwnym bardzo kontekście. Cytuję, żeby była jasność. Popieram ochronę środowiska. W moim hrabstwie, po angielsku Kanty, kant to hrabia, a Ameryka z anglosaskiej tradycji się wywodzi. W Bergen uchodzę za ekologa, zaś moja ostatnia walka o okoliczne drzewa trafiła na łamy amerykańskich gazet. W nawiasie, okładka dziennika Subur Suburbanite lato ubiegłego roku martwi mnie też to, że z czasów dzieciństwa pamiętam śnieg w dniu święta zmarłych w Polsce, a dziś na początku listopada nad opada na wieżej deszcz i tak dalej. Oczywiście, że musiał. No ten wątek, ten, ten autobiograficzny jest jeszcze okej, okay, nie? Ale to, że musi tam się znaleźć przewózka pod tytułem Walczyłem o drzewa w swoim country i trafiłem na okładkę Suburbanite, mm -hmm. to jest klasyczek, nie, Kolonkowski. To jest kluczowa informacja dla tego, dla, 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 dla tego żeby e, podyskutować troszkę z globalnym ociepleniem. Tak, to jest w ogóle jakiś taki inny wariant kolegi Geja, tego tokenowego kolegi Geja. Że wiesz, bo ja ogólnie ale bez przesady, to tutaj zdrowy rozsądek musi zadziałać, to jest dokładnie, dokładnie to działanie. Ja zrobiłem więcej dla, dla klimatu niż ci wszyscy, po prostu niż te ekolożki, bo to szczególnie babeczki pewnie będą wygadywać jakieś głupoty. No tak, To tak. jest bardzo nimba, przepraszam, to jest bardzo nimba, czyli not in my backyard, nie? czyli on walczy o drzewa w swojej okolicy, ale, ale że tam, nie wiem, jakieś lasy równikowe idą w pizdu, to już wyjebane, no bo to nie są drzewa w mojej okolicy. Nie? Tak jest, tak jest. Eee, no i co mamy jeszcze? Bo Mariusz Max Kolonko pisywał również do wirtualnej Polski w tamtym czasie i powstał tak Artykuł pod tytułem Geje i Święty Mikołaj. To jest jednocześnie tytuł mojego ulubionego filmu świątecznego, ale też tytuł artykułu Mariusza Maxa Kolonki. No i jakby, jaka tutaj jest teza? Oczywiście, owszem, Amerykanie wybrali czarnoskórego prezydenta, ale to nie jest tak, że się stają jacyś tacy antykonserwatywni dzięki temu. Tak byśmy to nazwali. tutaj tego samego dnia przegłos... Ameryka przegłosowała w referendach poprawki konstytucyjne zakazujące małżeństw homoseksualnych. Kalifornia i Floryda odrzuciła koncepcję nieformalnych związków cywilnych w Arizonie i powiedziała nie dla adopcji przez pary tej samej płci. Innymi słowy, Ameryka powiedziała tak dla liberalizmu ekonomicznego, ale nie dla radykalizmu społecznego. Dla gejów i lesbijek jest to porażka dotkliwa, bo miażdżąca. No i oczywiście tutaj Mariuszu Max Kolonko się upaja tą jednak taką konserwatywną Ameryką, przynajmniej tak deklaratywnie, nie? no bo to, że on tam lubi gdzieś tam w jakimś po prostu muzeum nawiązać przypadkowy romans, to dla niego tak, no ale on jest chłop, to, to mhm. troszkę coś innego. No i Czym się jeszcze pałuje? No, pałuje się przy okazji w tym samym tekście celebrytami amerykańskimi, podaję ich jako pozytywne przykłady. Największa nastoletnia gwiazda Ameryki, Miley Cyrus, nie wierzy w seks przedmałżeński. W ogóle co znaczy nie wierzyć? Nie ma, nie ma czegoś takiego. Ikona Hollywoodu, Mel Gibson modli się kilka razy dziennie. Amerykański kongres rozpoczyna obrady modlitwą, bla, bla, bla. Na dolarach jest book In God We Trust. Jakby wiemy, wiemy, co co się wydarzyło. Wiemy, Mariusz, siedzisz w Stanach. Wiemy. Tak, wiemy, wiemy, że że lubisz tam być w ogóle, tak? Jesteś tam i, i lubisz tam być. Mel Gibson już wtedy na tamtej wysokości nie był nice nie? posługując się tutaj w Kabularzem Kolonki. Nie był. Już wiedzieliśmy, że jest przypałowy, bardzo, że jest antysemitą i tak dalej. Dopiero później mu się zdarzy, ta taka jazda telefoniczna, która wyciekła, czyli ten jakiś po prostu w, jakiś wściekły żyk e, i, i no już będzie doskonale wiadomo, że mamy do, do czynienia z kimś no nie do końca zrównoważonym. Ale tutaj dla Kolonki jest dalej przykładem tego, że no tak, tak, tak. Tak, tak no dla Kolonki y, 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 nie tylko dla Kolonki, bo dla całej polskiej prawicy. Przypominam przecież, że jeszcze tam, nie wiem, jak PiS wygrywał w, w 2015 roku i. i i była ta wielka dyskusja dotycząca tego, żeby jakiś film narodowy zrobić i tutaj bo żeby zaangażować wielkie gwiazdy z Hollywoodu i żeby zrobić film z Ameryką o nie? No to przecież Mel Gibson miał być kim przez jakiś czas i, to, i to, to, to była jakaś taka fantazja polskiej prawicy, że to powinien być właśnie Mel Gibson, więc ja, e, ja nie wiem, co tam co, co mi się nie pokleiło w głowie, albo może ja wiem, co się pokleiło, no bo z drugiej strony rzeczywiście Kolonko, e, zup, kolonko. Gibson jest, jest katolikiem, e, jest katolikiem bardzo ostentacyjnym w swoim katolicyzmie, zrobił ten... De, de, te, te pasje i tak dalej, i tak dalej. A to, że przy okazji ciągną się za nim zarzuty o antysemityzm, no bo, bo też tam przyłapano znaczy, policjanci kiedyś go chyba zatrzymali e, i spisywali i chyba był pijany za, 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 za kółkiem czy coś takiego i krzyczał jakieś antysemickie mm -hmm. rzeczy, że żyć to wszystko, coś tam, nie? Więc e, być może to na przykład nie przeszkadza jakoś polskim, nie wiem, e, polskiej prawicy jakoś specjalnie, tylko też tak jakoś subtelnie e, naświetla, że on jest trochę nasz, nie? No w sumie tak, kurde, trochę, ale to absolutnie trochę podobnie, nie, nie odpycha. Nie? Tak, w sensie tak, 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 tak. No to darł się przez telefon na swoją, na swoją no, no w sumie no coś co z tego, bez przesady chłopnie. No przecież te baby są, czas do, do szału doprowadzają, nie? Tak, tak, sam, tak samo z, z tym antysemityzmem. No w końcu ktoś to powiedział, tak? To, mm -hmm. to jest tego mm -hmm. typu e, sytuacja. No Miley Cyrus y, na tamtym etapie wierzyła w to, w co wierzyli jej producenci. No jakby zmiana tak. wizerunkowa Miley Cyrus jest jedną z jakichś takich, no bardziej efektownych powiedzmy, jeżeli chodzi o XXI wieczny pop, więc tutaj też rzeczywistość Mariusza Maxa Kolonkę wyprzedziła. No, pewnie nie pierwszy i nie ostatni raz. Tutaj rzeczywiście te skile profetyczne Mariusza Maxa Kolonki nie zadziałały zbyt dobrze, dlatego że no już minęło parę lat i, i zarówno Mel Gibson, jak i Miley Cyrus znajdowali się w innych miejscach, ale też w innym miejscu znajdowała się Ameryka, dlatego że przecież no, choćby według sondażu galupa z 2021 roku e, obecnie 70% Amerykanów e, popiera równość małżeńską, znaczy małżeństwa jednopłciowe. E, te zmiany, pra zmiany prawne dotyczące dopuszczania małżeństw jednopłciowych zaszły już niedługo później, dlatego, że od 2013 roku już tam zaczęły zachodzić na szerszą skalę, po decyzji Sądu Najwyższego, która uznawała za niekonstytucyjną definicję małżeństwa jako związku wyłącznie kobiety i mężczyzny. I, i, i gdzieś tak już od 2015 roku to, 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 to w zasadzie była norma w Stanach, że, 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 że można się hajtać, możesz się hajtać ze swoim chłopakiem, więc, więc, więc to jest zupełnie, zupełnie git. A kobieta może się hajtać ze swoją dziewczyną, tak? Więc to no, Mariusz Max Kolonko pisał ten felieton w 2008 roku, taki zachwycony tym, że no, no dobra, no, no jest ta rewolucja, coś tam te geje gdzieś tam, te lob, homoloby gdzieś kombinuje w tych kanałach i, i coś tam podkopują tę naszą Ameryczkę, ale nie, tutaj fortyfikacje ustawione i nie dostaniecie nas tak szybko i okazało się, że dostali ich w 7 lat, nie? Tak, więc, tak, tak, tak. Więc, no. no świat, świat bardzo, bardzo przyspieszył. No właśnie, wspominałeś o roku 2013, a w 2012 ukazał się słynny wywiad na łamach o którym my już wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, ale może zatrzymamy się jeszcze przy nim na, na chwilę. Wywiad przeprowadzony przez Piotra Kozaneckiego i to był wywiad, który no, poszedł szeroko, bo to zdaje się, że najpopularniejszy tekst Onetu w tamtym czasie, najchętniej komentowany. Więc tutaj też brawa dla, on, <grych> dla Onetu, że fajnie, że tutaj taką trybunę e, przygotowaliście dla Mariusza Maxa Kolonki. Wspominaliśmy o tych jego e, rozmaitych tezach dotyczących no właśnie, dziennikarzy Którzy no, parają się mniej więcej tym, czym parał się Kolonko w latach 90. No i jest mowa o tym, że tam jakiś gówniarz mówi mi, jak mam żyć, tak? Cytowaliśmy jakieś, jakieś takie ustępy dotyczące tego, że ci dziennikarze teraz to warsztatu nie mają i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko znamy. E, Kolonko tam e, komentuje stan mediów e, ówczesny i poprzedzający, taki 90sowy powiedzmy, potransformacyjny i mówi o tym, że no wtedy to wystarczyło po prostu mówić pros, jakoś tam być w miarę, w miarę do przodu i jakoś to szło i się zostawało znanym dziennikarzem. Mariusz... <grym> Ty właśnie z tego korzystałeś. Jesteś beneficjentem tego stanu rzeczy, tak? Mm. Tutaj nie ma nic złego. No, było, była potrzeba nowych twarzy w mediach, tak? Zmieniły się metody. Nie była potrzeba zrobienia jakiegoś tam, nie wiem, jakiegoś tak przewietrzania w mediach. No, no i tyle. I ty tutaj wyjechałeś. Ale tutaj są jeszcze jakieś takie różne... Może mało zaskakujące, jak na Kolonkę, takie narcystyczne, różne wspomnienia dotyczące tego, że on to właściwie wszystko przewidział. Mówił o tym właśnie, że e, też wspominany już tutaj słowami Zieliński, swego czasu dyrektor jedynki, pytał go o to, no jakie w ogóle, jakie formaty teraz są w Stanach, że po prostu wyzwania do niego i się go pyta, no bo generalnie nie da się do tego dotrzeć, tak, absolutnie głupie. No i Kolonko mówi, że trzeba wymyślać swoje, że ten, ten mój kolega, który tworzy w Stanach jakieś formaty, to jest taki sam człowiek, jak ten tam wasz pracownik. Więc wymyślajcie. Więc Zieliński się pyta że rzekomo. Jeżeli tak odpowiedział, to to nie świadczy o nim dobrze. Wydaje mi się, że z jest... bystrzejszą osobą pyta, no to, to jakie w takim razie wymyślać? Jak wymyślać samemu? No i Kolonko mówi, że zróbmy program o gwiazdach. Ludzie mają dość oglądania zwykłych ludzi pod prysznicem. To, nie wiem, nawiązanie do jakiegoś takiego, nie wiem, reality tak, show tak, tak. trendu mocnego. Ale u nas nie ma gwiazd, zauważa Sławek. To stwórzmy je, przekonuje. Siedzę w Los Angeles w kawiarni z dziewczyną polskiego pochodzenia, która trochę modeluje. Zabiorę ją do Hugh hefnera i załatwi okładkę Playboya. Program będzie się nazywać Na gwiazdy. To kim była ta dziewczyna, pyta dziennikarz. Nazywała się Joanna Krupa. Sławek na to jak to Sławek, Krupa dupa, nie interesuje mnie to. Dwa lata później Ed Miszczak z TVN trafił na format Taniec z gwiazdami i raptem wszyscy tańczą, najpierw osoby znane, potem mniej znane. Bla, bla, bla. No i kolonko mówi o tym, że założył się wtedy, że ten mm, program nie wytrzyma, tak nie utrzyma się w ramówce TVN-u, że nie będzie popularny. E, założyłem się z Edwardem, że nie będzie kolejnej edycji i tutaj dziennikarz zauważa, że przegrał pan z Kretesem, było 13 edycji. Przegrałem, publika w Polsce łyknęła tę nowość, tak jak przewidziałem to 5 lat wcześniej, jakby co ty pierdolisz chłopie, mhm. nie? Jakby z jednej strony mówisz o tym, że trzeba robić programy z gwiazdami, mhm. potem gdy TVN sięga po format, który nawet w tytule ma gwiazdy, ty mówisz, że to się nie utrzyma, że to zniknie i potem... Jest 13 edycji, to znaczy ich jest więcej do, do tego momentu. To był 2012 i mówi, tak, tak. No, jakby nie sądziłem tak naprawdę. Jakby co ty pierdolisz, Mariusz? A to już czego nie rozumiesz, którego słowa nie rozumiesz. Tak, swoją drogą tak pomyślałem sobie, jak teraz czytałeś ten fragment. Kurde, gdzieś się skontaktować się z Joanną Grupą. Przepraszam, w 2023 roku to nie może być takie trudne, nie? Żeby to żeby zweryfikować. Żeby zapytać rzeczywiście, czy, czy, czy ona siedziała z Mariuszem, Maxem Kolonką i, że, i, i czy była po prostu uwieszona na nim, że on może zrobić jej karierę. Ja nie wiem, czy w 2000, nie wiem tam, okolica 2010 roku Mariusz, Max, Kolonko e, mógł komu, komu, komukolwiek załatwić karierę, tak? No bo, no bo on tutaj rzuca tym Q jakby to było, wiesz, coś takiego, że po prostu zadzwonię do niego i pójdę do jego willi i wszystko ci załatwię. E, no nie wiem, nie wiem. Tak szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Biorąc pod uwagę to, jak na przykład było, były realizowane te programy, o których wspomnieliśmy, czyli odkrywanie Ameryki, no to było, to były takie dość biedackie rzeczy, nie? Znaczy, no tak, to, tak. To, to nie. To nie dowodziło tego, to dowodziło pewnej sprawności kolonki w tym, że on potrafił pojechać na tą Alaskę i coś tam nakręcić jakieś zawody sportowe i, i, i git, tak? I sam był sobie operatorem, i potem to pewnie ten, ale z drugiej strony, jak się przypatrzysz w tym napisom końcowym tego programu, to tam na przykład jest napisane, że muzyka, to jest tam. Paris Music, albo, przepraszam, Paris Music, tak? Czyli, czyli, czyli i jakby sprawdziłem, co to jest, no to jest polska, polska stock baza po prostu muzyczki. I tam rzeczywiście ta, ta muzyka jest bardzo stokowa, tak? Jakby tam, albo takie gitarowe jakiś ten, ale takie zupełne, że wiesz, jakby ktoś nasłuchał Linkin Parki, i próbował coś zagrać w ten sam sposób. No i właśnie to w połączeniu z byciem własnym operatorem, to jednak, no, no, nie wytwarza takiego nimbu grubiutkiej produkcji i mhm. niekoniecznie sugeruje, że twórca tego programu ma jakieś takie, no, bliskie relacje z grubymi rybami, wiesz, no, ja nie znam Hugh Hefnera, ja nawet Marcina Mellera nie znam, tutaj szukając analogii, <głos> <głos> powiedzmy, e, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma taką moc sprawczą, że może po prostu zaprowadzić dziewczynę, która jego zdaniem, no, nadaje się do tego, tak, żeby zostać taką modelką erotyczną, jeżeli może zaprowadzić ją od tak do Hugh Hefnera i załatwić jej okładkę w Playboyu, no, dosyć popularny periodyk, mm -hmm. dosyć, dosyć mocny, to wydaje mi się, że te koneksje musiały być już bardzo rozkręcone, więc tak. tutaj, jako że my oczywiście zawsze unikamy jakichś takich po prostu biedackich y terapii, jakichś diagnoz, bo nie jesteśmy lekarzami, ale tutaj już można wyczuć wrażenie pewnej odklejki. Narcyzm narcyzmem, ale ty mówisz wprost w wywiadzie, że załatwiłeś komuś karierę i to dlatego, że no, w domyśle znasz Hugh Hefnera, więc to nie, nie jest dobra sytuacja. Nie? Tak, dodatkowo tutaj... Y oczywiście Mariusz Max-Kolonko przejeżdża się po polskich mediach. Tak dość, dość ostro na przykład mówi, że przełącza na telewizję daniową i widzi relację z lodowego iglę z prowadzącą królewną śnieżką z nogami związanymi w supeł, której jedynym celem jest, by dobrze wypaść. I tak, no, on opisuje jakąś rzecz, która się dzieje w telewizji naniowej. Ja troszkę oglądałem telewizję naniowej yy, amerykańskiej. Nawet przed tym odcinkiem sobie po prostu włączyłem jakieś pojedyncze fragmenty na YouTubie, którymi się chwalą różne stacje. No i nie wiem, to tak to wygląda na świecie Mariusz, wydaje mi się, nie? Jest prezenterka i robi relacje z lodowego iglo. No okej, okay, no telewizje siedzeniowe zajmują się pierdołami. W tym jest też ich urok, to nie jest krytyka z mojej strony. Czasem fajnie jest sobie coś takiego włączyć. że mi jest fajnie coś takiego włączyć i sobie pośmiać się z tego, że to jest, tutaj, to jest takie głupie. Na tym to polega. To ma nic nie przeszkadzać w robieniu Siena na przykład, tak? E, I już, no, to, to nie ma być ambitna telewizja, ale mówi e, dalej e, Kolonko tak. Otwieram gazety i widzę publicystów, w cudzysłowie, publicystów skaczących sobie do gardeł o byle co. Czułem się jak Jack Nicholson w losie nad kukurczym gniazdem. Tutaj, Mariusz Max Kolonko, rzeczywiście taki film jest. Tak, jest. Gniazem, ten znany jest. film, Jack Nicholson też istnieje. Nie, taka osoba, więc gratulacje Mariusz. To jest bardzo zabawne to ostatnie, że otwiera gazety i widzi publicyców skaczących sobie do gardeł, dlatego że jak się wejdzie na Twittera Mariusza Maxa Kolonki, to, to naprawdę ten Twitter przypomina taką budę z psem na łańcuchu, nie? W sensie, bo to już nawet nie jest, to co on robi to nie jest krytyka. To, on na przykład kilka dni temu zasugerował, tam podał dalej jakiegoś tweeta Morawieckiego i zasugerował, że będą wisieć. Tak? I te takie pogróżki dotyczące tego, że wsadzi ich do obozów, że oni będą wisieć, i tak dalej, one są na porządku dziennym tam. Ten, ten taki język bardzo, bardzo wojenno-militarystyczny i, i, i mówienie o torturach i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc jak on w 2012 roku e, mówił o skakaniu sobie do gardeł, to... To, to, to brzmi z perspektywy czasu jak smutny tak, żart. Tak, no Mariusz Max Kolonko sobie daje, daje sobie prawo do niekonsekwencji. W tym samym wywiadzie Kozanecki pyta też w pewnym momencie, słusznie pyta, ale sam pan mówi, że reality TV przyszło ze Stanów. Jak to było w USA, to było dobre, a jak my to wzięliśmy do siebie, to nagle jest złe czujne pytanie i odpowiada kolonko tak bo w Stanach rynek telewizyjny miał wtedy 800 kanałów a polski 4 tutaj był to deser w Polsce główne danie no i naprawdę skoro trzymamy się już tych reality show a z Kardashianami dosyć mocno wyszło, nie? Yy, mm -hmm. Jakby przykładów można podać tutaj mnóstwo. Yy, w pewnym momencie MTV się przebranżowiło w ogóle w kanał z y, reality shows rozmaitymi. Jest to po prostu pierdolenie. Znaczy to, to zupełnie jakby nie łączy się z faktami dotyczącymi amerykańskiego rynku telewizyjnego. To, to, to są jakieś jego w ogóle projekcje, bo on, y, bo on ma jakąś tutaj tezę. Tak, no Keeping Up With Kardashians. No niszowa sprawa. To był jak, już jakiś taki śmieć. W ogóle tego nie ma. Już w ogóle nie przyniosło to nikomu popularności i ogromnych pieniędzy. Więc no Mariusz Max-Kolonko tutaj e, już w 2012 w dalszym ciągu zakłada, że nie mamy możliwości fact-checkingu jakiegokolwiek, tylko będzie opowiadał o tym. Ja nie wiem, jak to jest u Was. To znaczy, ja oglądałem ostatnio trochę te, te, te wasze wiadomości, coś tam. Nie, nie, u nas, u nas to się robi kompletnie inaczej. Ale panie, panie Maxie, no to kurde już nie był rok 2001, gdy pan relacjonował 9-11. To, to to już był trochę inny moment. Ja na chwilę jeszcze wrócę do, do, do tego, co ma Mariusz Maksholonko powiedział w tym wywiadzie, kontynuując tę myśl o tym, że w Polsce Reality TV to był deser, znaczy w USA to był deser, a w Polsce główne danie. Dlatego, że on tam powiedział coś znamiennego dla swojej dalszej kariery. Mianowicie, na szczęście internet rozwijał się szybko i rynek medialny też. Najszybciej rozwijał się Widz, który zauważył, że się go oszukuje, że, że gwiazda nie jest wcale gwiazdą. W komentarzach pod artykułami zaczyna się, te, zaczynają się wtedy pojawiać opinie krytyczne, nieraz w 90% negatywnie oceniające przekaz. I teraz. I jasne, tak jest. I, i, i pewnie, że e, social media jakoś tam otworzyły e, takiemu przeciętemu Kowalskiemu możliwość wypowiadania się na, na każdy temat. Również np. krytykowania podcast tekstu z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. Natomiast. natomiast e, jakby ja nie wiem, czy Mariusz Max Kolonko nie przykłada zbyt dużej wagi do tego, że coś tam jest krytykowane w internecie, dlatego że bardzo wiele treści po prostu jest nastawionych na to, żeby, żeby wzbudzać emocje również negatywne. I to nie jest tak, że coś, co otrzymuje negatywnie, negatywny feedback również w jakimś takim bardzo dużym procencie, musi być. Nie wiem, na przykład nieupłacalne z punktu widzenia nadawcy. No totalnie nie, czasami jest wręcz bardzo pozytywnie oceniane przez nadawcę. I, I hate watching też istnieje. I wydaje mi się, że Mariusz Max-Kolonko, to, to jest właśnie bardzo, bardzo znamienne dla jego dalszej kariery, dlatego że Mariusz Max-Kolonko w pewnym momencie zacznie wierzyć w to, że jeśli zasypiesz odpowiednio dużą liczbą kogoś, negatywnych komentarzy, to wtedy. Ten ktoś się po prostu zwinie, się schowa pod ziemię, głowę do piachu i w ogóle, o Jezus Maria, uciekam z tych mediów natychmiast, nie? A to jest delikatnie rzecz ujmując, nieprawda. Jest to ryzykowna teza. Ja, zdecydowanie. E, można by z tego wysnuć taki wniosek, że kolonko nie do końca rozumie internet, chociaż jego późniejsze działania mogłyby wskazywać, ale nie uprzedzajmy w takim razie faktów. Chociaż warto nadmienić, że oceniał swoją liczbę odbiorców na podstawie sumowania. Followersów z różnych źródeł, więc tak, tak to można. No ale tak, to jest dla niego jednak mimo wszystko, nawet dla takiego Amerykanina, to było w miarę nowe medium, więc można to zrozumieć. Wspominaliśmy o tym roku 2012. On jest tutaj rzeczywiście dosyć płodny dla Kolonki, bo w 2012 roku Kolonko trafił do. Superstacji, do superstacji, która no, nie miała specjalnych jakichś takich obiekcji związanych z jego taką poboczną wtedy działalnością YouTube'ową. Wszystko było tam okej. Okay. No i co tam sobie robił Mariusz Max Kolonko? No, można się domyślać, no tak naprawdę to, to, to jest kontynuowanie tego kursu obranego wcześniej, tylko jakoś tam radykalizowanie tego wszystkiego, ale no, mamy tutaj generalnie zbiór, przepraszam, powiem nieładnie, no jednak gówno materiałów, które <śm> zdaje się, że też bywały kłopotliwe dla współpracowników kolonki. No to, to już jest czas takiej silnej odklejki, to już jest czas y, gdzieś tam tworzenia sobie w głowie wielkiego internetowego projektu, który y, trwa do dziś i jednak y, chyba taki full diva mode y, związany z tym, że nie, no to do, co prawda prawie nikt mnie nie chce, ale będę robił co chce. Nie? nie będę szedł na, na żadne ustępstwa, na żadne kompromisy, więc y, tak naprawdę ten Kolonkowski Superstacji to dalej są jakieś tam sensacjonalia, nie? No jakby nie, nie wnosi to nic nowego do tego jego dotychczasowego portfolio. Tak, no przy czym Mariusz Max Kolonko no właśnie, zauważył internet, jak widać i to jest, to jest dość wyraźne. Być może coraz mniej rozumieją media, ale, ale internet zrozumiał jakoś tam. Dlatego, że de facto te materiały realizowane dla Superstacji były przedłużeniem jego działalności internetowej, ale on nie za chwilę, dlatego, że tak się składa, że po jednym z odcinków o Mariuszu Maxie Kolonce odezwała się do nas osoba, która miała okazję pracować w superstacji wtedy, kiedy Mariusz Max Kolonko do niej wysyłał swoje materiały z Boston, Massachusetts. I w związku z tym mamy dla was tutaj krótką wypowiedź i takie wspomnienie dotyczące tego, co też Mariusz Max Kolonko wysyłał do Warszawy, kiedy pracował dla superstacji. Swego czasu byłem w, w Superstacji, to był czas, kiedy Mariusz Max Kolonko wysyłał do nas swoje felietony, bo chyba tak to trzeba określić, bo to były bardzo często długie materiały, e, rzędu na przykład kilkunastu minut, co oczywiście w telewizji, jeżeli nie jest to osobny program, no to to jest nie, nieemisyjne, więc e, było zadanie, żeby to przyciąć do jakiegoś rozsądnego czasu, takiego dwóch, trzech minut. I to były absolutnie materiały o wszystkim. My też nie bardzo mieliśmy wpływ, ani też na pewno nie mieliśmy wpływu na treść, natomiast nawet nie mieliśmy za bardzo wpływu na zagadnienia, które były poruszane. Więc, jakby dostawaliśmy to po prostu odgórnie, z informacją, że coś musimy zrobić. I pamiętam, że Wiktor Buter swego czasu łapał się za głowę, co on właściwie ma z tym począć. I zawsze to był taki. Nie chcę powiedzieć płacz, ale, ale jakieś takie zastanawianie się i głębokie, co ewentualnie my możemy z tym zrobić. I co. Wiesz, jakby w porównaniu do tego, co jest na YouTubie, to i tak wydaje mi się, że dostawaliśmy wersję light, w sensie taką faktycznie do, do, do ludzi. Nigdy nie mieliśmy okazji się z nim na pewno nie, nie było okazji, żeby się spotkać, bo, bo nigdy takiej możliwości nie było. My dostawaliśmy tylko po prostu plik wysłany skąd, ponieważ no, Mariusz nagrywał to w pomieszczeniu i, i jakby no, pozostawało nam wierzyć, że faktycznie jest to robione w Stanach Zjednoczonych, że on tam jest na miejscu i ją faktycznie stamtąd nadaje. Natomiast no, nie, nie było nigdy okazji ani się skonfrontować, ani spotkać, ani, nie wiem, przy okazji choćby nawet wyborów prezydenckich poprosić o coś, co byłoby czymś innym niż tylko materiałem, jakby z tej dziubli, e, u, używając tak naszego języka, więc no, nie dostawaliśmy niczego z miasta, z, z, z ludźmi. Wiesz, no, to Zupełnie coś innego, ja pamiętam przecież relacje i reportażem Mariusza z czasów, kiedy pracował w TVP, kiedy tak naprawdę pokazywał, e, jak to się robi w Stanach i, i, e, i przekazywał, że tak powiem, ten amerykański sznyt do Polski, I to było wtedy wow. No i coś się porobiło, no. W sensie coś takiego się porobiło, że, że, coś, co na początku było fajne, stało się, no, trochę już taką karykaturą dziennikarstwa. Spodziewaliśmy się na pewno chyba czegoś innego, w sensie liczyliśmy na to, że to, to nie będzie Mariusz Max Kolonko-Show, tylko praktycznie to będą materiały, czy, czy no, ten obraz z Ameryki z, z oczami, powiedzmy, Mariusze? Więc na pewno, a tak mi się wydaje, że takie było poczucie, że spodziewaliśmy się czegoś innego. E, nie mieliśmy wpływu na to, e, co w tych materiałach jest, natomiast no, jakby naszą rolą było to, żeby to e, skrócić do wersji e, emisyjnej, e, żeby było jak najwięcej merytoryki, e, co czasami nawet przy 20 minutach też nie było proste. E, kolejna rzecz, e, czy reagowaliśmy na to, co było w internecie? Czy znaczy ja wychodzę z założenia i przynajmniej tak mi się wydaje, że, że jakby stacja nie, nie łączyła tego, co było w internecie, z tego, co, co było na emisji. W sensie, em, gdyby faktycznie był jakiś, nie wiem, mega em, skandal, w związku z tym, to na pewno by się stacja do tego odniosła. Dostawaliśmy materiały, często długie. Często to był. Jak to jest monolog i, i ten monolog trwa kilkanaście minut, no to ciężko też tak naprawdę to skrócić, wyciągnąć z tego maks i, i, i przyciąć to do jakichś takich realnych emisyjnych, nie wiem, 2,30. Więc no to to na pewno było... Niektórzy naprawdę stawali tam na rzęsach i to były wyżyny, żeby żeby to przyciąć do do wartości emisyjnej. Mariusz wysyłał te materiały już coraz rzadziej, coraz rzadziej, aż w końcu chyba to nawet bater powiedział, że to już chyba jest koniec i że, że jakby nie przedłużamy. Zresztą sam bater nie, nie, nie był fanem tego e, w dziennikach, więc... E, mm, więc chyba to zostało po prostu gdzieś tam z czasem po prostu już zamiecione i, i podziękowała, była podziękowania tej, tej współpracy. Przy tak małej stacji, jaką była Superstacja, to powiedzenie, że współpracujemy z Mariuszem Maxem Kolombo to gdzieś tam na początku wydawało się, że to jest fajna, duża sprawa. Eee, tak jak współpracowaliśmy, nie wiem, z Gębarowskim. przecież Bater był... Eee, Szefem stacji, z, z no to to były jednak nazwiska, które z tym dziennikarstwem lat 90. i, i z tymi początkami takiego wielkiego, fajnego dziennikarstwa były związane. E, więc no, to było kolejne duże nazwisko, które z nami współpracowało. I to było fajne. E, na początku. A potem się okazało, że to jednak nie jest to, co, co chyba tak się wydaje. Co i widzowie i co my byśmy chyba e, oczekiwali. Liczyliśmy na jakąś fajną korespondencję z, ze Stanów Zjednoczonych. Nadostaliśmy no, Mariusza z, z jego kwatery głównej. Podziękowania dla naszego gościa za te wspomnienia. No i właśnie, cały czas rok 2012, bo co się dzieje w roku 2012 no rusza pewien kanał YouTube, dokładnie w listopadzie, kanał o nazwie Max TV, który będzie sobie potem rezonował i się rozwijał, chociaż czy można to nazwać rozwojem. W pewnym sensie tak, pogadamy jeszcze o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zawartość Max TV, no nie zgadniecie, czyżby to było pogłębianie tego prawicowego kursu obrazowego Wcześniej. To znaczy, kurde, też mam y, problem, jeżeli chodzi o określanie tego po prostu prawicowością. Tak? Mamy tutaj bardzo różne kolory i odcienie, tak naprawdę, ale jest to y, zmierzanie w, w jakąś taką stronę sensacyjną, alt-rightową e, i powoli już e, szurską, tak naprawdę. E, bo nie mówimy tutaj po prostu o tym, że o, kanał jakiegoś konserwatywnego gościa. Mamy tutaj zbiór jakichś takich rzeczy, które się wydają z perspektywy roku 2023, a mocno nie dzisiejsze. E, ta islamofobia taka po prostu ostentacyjna, nie? To, to straszenie tym zalewem takim muzułmańskim, za jakąś taką potencjalną rewolucją, jakiś, ten, jakiś kalifat w Europie zostaje utworzony, ci Szwedzi, czy, ci Norwezy, czy oni nie widzą, więc mm, mamy tutaj właściwie to, czego można się spodziewać po jakichś Takich mm, odklejonych, prawicowych, skrajnie prawicowych y, kanałach, tylko oczywiście to wszystko ubrane no, w, w taką kolonkową formę. Nie? To się tym różni przede wszystkim od jakichś tam y, telewizji narodowych, rozmaitych, że tutaj jest ten sznyt jednak sensacyjny i ten taki, właśnie, amerykańsko-dziennikarski u, y, u Mariusza. No tak, poza tym, no to też nie zachęcamy przy okazji jakoś specjalnie, ale no, warto nakreślić, czego się można po tych materiałach, tutaj mówimy akurat o tych wczesnych materiałach, potem się impreza będzie rozkręcać, czego można się tutaj spodziewać. Tak, no trzeba powiedzieć też, że oczywiście, że te wszystkie szurskie bzdety, którymi Mariusz Max Kolon koraczył swoich widzów YouTubeowych, były uwiergadniane przez fakt, że to jest po prostu buzia z telewizji i że to jest gościu, który... On w ogóle próbował budować wokół siebie jakiś taki jakąś taką atmosferę kolesia, który... Mówi jak jest, tak? To jest jakby to takie hasło, które, które sobie utworzył. I za tym hasłem kryje się wizerunek gościa, który on ma już dosyć tych mediów tradycyjnych, on teraz będzie w internecie, bo w internecie jest prawdziwa wolność i on teraz będzie mówił jak jest. W przeciwieństwie do tych mediów, które przemilczają jakieś tematy, nie? I oczywiście też bardzo wiele, wiele razy będzie odnosił się do tego, że pracował w telewizji takiej śmakiej, poznał tu, pieńkowską, tam kogoś tam i tak dalej, i tak dalej. No ale już on już miał dosyć i teraz będzie mówił samą prawdę. No, wydaje mi się, Mariusz, raczej to te media miały cię dosyć i to i naprawdę jest sporo świadków na to, że, 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 że niespecjalnie chciano z Tobą pracować na wysokości, no właśnie, roku 2012. Jasne, miałeś swoją audycję z Superstacji, gratulacje. Mm. <laughs> Nawet nie sprawdziłem, kto miał jeszcze, ale wydaje mi się, że dałoby się jakieś takie nazwisko wyciągnąć, które by bardzo pasowało tutaj do, do tego, co znaczył Mariusz Max Kolonko na mapie polskich mediów. Słuchaj, w tamtej, w tamtej ja miał swój program, więc jakby... Na przykład. No. Na przykład, tak. No gratulacje mhm. też, gratulujemy. Niemniej tak, no oczywiście, że ten program internetowy Mariusza Maxa Kolonki był bardzo antyukraiński. Ja tu naprawdę nie chcę tutaj tworzyć dodatkowych teorii spiskowych, ale Wiesz, jeśli w 2012 roku powstaje antyukraiński kanał znanego polskiego dziennikarza, w 2014 roku rozpoczyna się agresja Rosji, Rosji na Ukrainę, a jeszcze w styczniu roku 2014 roku człowiekiem roku Max TV zostaje Władimir Putin, to to jest dość dziwna koincydencja i przykra, no ale dobra. No, Niemniej, co mówi o, o Ukrainie? E, Mariusz Max Kolonko. A, no, no to, że, że to jest po prostu kraj dla Polski całkowicie niebezpieczny, jest nieprzy, nie, jakby zupełnie nieprzewidywalny. E, i, I a co mówi o Władimirze Putinie? to, co pisał w swoją drogą w Rzeczpospolitej w 2008 roku jeszcze, czy tam w 2010, czyli, że ograł Obama na wszystkie możliwe sposoby. Obama jest takim naiwnikiem, naiwniakiem, a Putin jest tym cwaniurą, który tam po prostu rozdaje karty z zawęgła, prawda, i, i gra, jakby wszyscy grają tak, jak on im zagra. Nie, tak, im, tak jak im pokaże tam, to jak, co pan On, on zadryguje, czy coś tam, on robi to chce, gra jak im zagra, tak, to jest dokładnie to, co robił <laughs> Władimir Putin. Co robi. Że w ogóle, tak, że człowiekiem roku dostał dlatego, że m.in. Umieścił Iskandery w obwodzie kaliningradzkim. No super sprawa, naprawdę. Fajnie. Ekstra, ekstra rzeczy. Ja rozumiem konwencję tego, te, tego człowieka roku, że to jest tak samo jak człowiek roku magazynu Time. Nie? Że, że to niekoniecznie jest najbardziej pozytywna postać roku, tylko że to jest człowiek roku w takim znaczeniu, że, że, że to jest istotna postać. Ale też mi się wydaje, że swoją drogą wśród polityków w 2014 roku czy 2013 dałoby się znaleźć kogoś, kogoś e, istotniejszego. E, nie, do, nie, nie dopuścił do stworzenia tarczy antyrakietowej, zażegnał konflikt międzynarodowy w Syrii, e, przejął Snowdena, skompromitował Amerykę na wszystkie możliwe sposoby. Tam w ogóle oczywiście jest też pałowanie się nad tym, że to jest taki sportowiec, że jak Judoka rzucił na matę Unię Europejską, e, e, bo Ukraina wybrała integrację z Rosją. To, była, to był taki spin z tamtego tak. czasu, że Ukraina wybrała integrację z Rosją, a nie z Un Unią Europejską. No tak, to się wszystko zgadza totalnie. E, I że w ogóle też gospodarka rosyjska jest super, e, że obniżył podatki, potrafił zarobki. E, no, świetna sprawa. Ciekawe, dlaczego Mariusz Maklonko mieszka cały czas w Stanach mimo tego, że, że, że te Stany zostały tak e, e, uprzedzone upokorzone przez, przez Putina. Ale też oczywiście e, trzeba pochwalić Putina za to, że e, promuje zdrowy tryb życia i że w ogóle... E, I oczywiście, że tam Kolonko wmontował takie propagandowe fragmenty, e, fragmenty propagandowych filmików, gdzie tam, wiesz, tam Putin jeździ na koniu i siłuje się z niedźwiedziem. E, no to jest... Gość jest... Znaczy to wygląda po prostu jak materiał propagandowy, e, tylko że stworzony przez Polaka, który próbuje silić się na jakąś taką neutralność, ale, ale mu to zupełnie nie wychodzi. A że przy okazji y, tam Putin y, pałuje, y, wiesz, mniejszości seksualne i etniczne y, przy pomocy tam y, miejscowych naziołków, no to to, to jest, y, wiesz, inna sprawa zupełnie, nie? No, no tak, no, no wygląda to, nie wiem, czy jest, wygląda to w każdym razie jak kremlowska propaganda i tyle, więc jest to albo y, świadectwo jakichś konszachtów, albo odpału. My nie mamy przecież pojęcia. Tak, no jest tutaj absolutny zachwyt um, tymi jakimiś w ogóle imperialnymi dążeniami Rosji. Przy okazji oczywiście taka propaganda sukcesu związana z tym, że patrzcie, igrzyska w Soczi, za chwilę mundial, więc jeszcze mm -hmm. mamy tutaj e, takie rozpychanie tego, tego wielkiego e, dokonania putinowskiego. No i oczywiście e, Putin rozgrywa wszystkich jak chce, czy tam jak, jak to gra, jak im zagra. To, to, gra jak im no, ro, zagra. Robi, robi co chce, jak to, jak to Putin. Jebać go tak e, przy okazji, skoro, skoro jest ten moment, ani inny. No i jest mowa oczywiście o Gambicie Putina. Jak gdybyśmy dostali jakiś grant, on nie musiałby być duży. Gdybyśmy mogli na przykład zrobić antologię yy, wideo i tekstów prasowych polskich z określeniem Gambit kogoś tam. Ja myślę, że, że Haart by to wydał. To można, można zapytać Piotra Maryckiego, on, on lubi dziwaczne rzeczy wydawać tam, no, takie konceptualne. To by była po prostu nieoceniona, nieoceniona rzecz. To byłby Gambit podcast tekstu. To, by byłby, to... <laughs> Właśnie, i tak byśmy to nazwali. Gdyby się wydawnictwo zgodziło. Pozdrowienia w ogóle dla hartu. No i oczywiście jest tutaj zastraszanie Polaków tymi okropnymi Ukraińcami, którym no nie można dawać żadnej wolności, bo tak naprawdę to oni przygotują jakąś rewolucję i przyjdą pod polskie miasta z koktajlami Mołotowa. To są właściwie cytaty z filmików Kolonki, więc oczywiście nie, nie zagłębiajmy się już jakoś tak bardzo mocno w to, chociaż musimy wam nakreślić. Jeżeli nie widzieliście, to możecie też tego nie zmieniać, tak naprawdę. Pada ta tam dużo, dużo ohydnych tez, bardzo dużo ohydnych rzeczy i jest to dosyć wymowne, bo to jest konsekwentna rzecz, jeżeli chodzi o Kolonkę, który oczywiście, że bywa niekonsekwentny, ale ta narracja związana z państwem ukraińskim, ona się u niego utrzymała, nie? więc jakby z wysokości, jaki mamy miesiąc, luty już mamy, z wysokości lutego 2023, no wygląda to już szczególnie słabo i ohydnie. Tak, no Mariusz Paks Kolonko przy okazji, no, dzisiaj można powiedzieć, że już na pełen para się przepowiadaniem przyszłości eee, i rozpoczęło mu się to jeszcze, no, no właśnie wtedy, dlatego, że no trzeba mu tutaj przyznać, że rzeczywiście Mariusz Max Kolonko, jak ten zegar, który wskazuje, zepsuty zegar, który wskazuje dwa razy dziennie dobrą godzinę, no jemu się udało na dość wczesnym etapie powiedzieć Przepowiedzieć bardzo efektownie, przepowiedzieć, no w cudzysłowie przepowiedzieć, tak, że Trump wygra wybory prezydenckie w roku 2016. Przypominam, e, jeśli są osoby, które nie pamiętają, jak te wybory przebiegały, no Trump do samego, e, Hillary Clinton w tamtych wyborach do samego końca była, e, była faworytką. No oczywiście były pewne badania, które wskazywały, że może jednak nie, ale na kilka miesięcy przed to w ogóle kandydatura Trumpa była traktowana jako żart. I wtedy, kiedy ona była traktowana jako żart, to Mariusz Max-Kolonko wjechał cały na biało i powiedział, że Trump wygra i że będzie przyszłym prezydentem, i tak dalej, tak dalej. No i jak to mu pykło, to rzeczywiście to zrobiło na ludziach ogromne wrażenie. No, ciężko, żeby nie zrobiło, szczerze mówiąc, no, bo jeśli masz gościa, kto, który e, próbuje lansować siebie jako jedynego, który mówi prawdę e, i, i te wszystkie media głównego nurtu wam tę prawdę zaciemniają, a ja wam powiem jak jest, a dodatkowo jeszcze chwilę później sprawdzać to, co on mówi, no to to jest bardzo efektowne i pamiętam, że wtedy wykopki się totalnie zesrały na przykład, nie? w związku z tym, że no rzeczywiście, no miał rację ten, ten Kolonko, no kurczę, no zajebisty gość. I tak by the way, ja w ogóle pamiętam do dzisiaj, że na etapie 2012, 2013, 2014 roku dosyć duża liczba moich znajomych była zafascynowana dalszych znajomych na szczęście była zafascynowana tym kontentem Mariusza Maxa Kolonki tak absolutnie bezgranicznie że wow w ogóle wreszcie gościu który mówi prawdę mimo że tak naprawdę wystarczy Spojrzeć na jego materiały, chociaż troszkę krytycznie, żeby, żeby zobaczyć, gdzie są e, naciągnięcia, gdzie są jakieś tam e, manipulacje, gdzie gość się po prostu mija z prawdą, e, gdzie rzuca jakąś e, taką randomową, zupełnie e, e, randomową, e, wiesz, historią, która, która się nie wydarzyła. Na przykład, nie wiem, a propos Putina, on miał kiedyś powiedzieć, że dziadek Putina był kucharzem Stalina. No, to jest historika propagandowa. Ona jest niepotwierdzona. To się mogło wydarzyć, ale to jest zupełnie niepotwierdzone i, i są poważniejsze powiedzmy trochę źródła historyczne, które wskazywałyby na to, że to jest prawdopodobnie bullshit. No ale po prostu Kolonko to powiedział dalej podał to dalej, jakby to była prawda objawiona. I ja mam nadzieję, że te osoby, które się totalnie fascynowały Kolonką na tamtym etapie, Jestem ciekaw, jak one się czuły wtedy, kiedy Kolonko ogłosił się prezydentem, spoiler. Tak, 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 no to, Wiesz, no jeśli chodzi o, o, o te profetyczne jakieś jego tutaj wątki, no to po pierwsze... Powstał taki film opublikowany przez Max TV pod tytułem Chińczycy i wirusy przed 2030. No, i tutaj, jeżeli się spojrzy na datę publikacji i przypomni sobie, co się wydarzyło w ostatnich latach, jak zaczęła się pandemia koronawirusa, to można stwierdzić, niektórzy jednak odbierają treści na takim bardzo naskórkowym poziomie, bardzo powierzchownym, to stwierdzono tak. No, przecież on w tym filmiku łączy te dwie rzeczy. On mówi tam o Chinach i mówi też o jakiejś przewidywanej pandemii, ale te rzeczy. Nie wychodzą jedna z drugiej do końca, więc <noise> chciałbym powiedzieć, że warto zobaczyć cały filmik, ale jednocześnie nie. A przy okazji. Jak, jak da się zweryfikować, Kolonko tam cytuje raport, który został opublikowany przez amerykański wywiad, ale oczywiście nie chodzi o żaden tajny dokument, do którego Mariusz Max Kolonko dotarł, tylko o publiczny dokument, o PDF-a z takim raportem, z przewidywaniami dotyczącymi tego, co może się wydarzyć w najbliższych latach, więc no, taka to jest profesja, ale oczywiście zwolennikom w tamtym czasie, a myślę, że i dzisiaj niektórym to zupełnie nie, nie przeszkadzało, tylko doszło do jakiegoś takiego prostego łączenia, nawet nie faktów, tylko hashtagów. No jeżeli są Chińczycy i jest jest pandemia w tytule, to, to w sumie wystarczy. Tak, no przy okazji Kolonko ładował bardzo mocno w TVP. Wydaje mi się, że on był przez jakiś czas chciał zostać Prezesem TVP i lobbował na rzecz tego, dlatego że no to znalazł się niezależny głos. Ja trochę nie wiem, że, znaczy, wiem i nie wiem, bo z jednej strony oczywiście, że bycie prezesem TVP to są gigantyczne zarobki i tak dalej, ale z drugiej strony, no, budujesz swoją, swój nowy wizerunek na, na tym, że jesteś niezależny od mediów głównonarodowych po to, żeby chwilę później wejść do tej rzeki i po prostu potem już nie być prezesem TVP i wydaje mi się, że nie byłoby powrotu do, takiej, do takiego nimu niezależności, jak byś sobie zbudował wcześniej, więc ja nie wiem, czy Mariusz Max Kolonko jakoś to specjalnie dobrze przemyślał. Natomiast oczywiście, no tak, no napierdalał bardzo mocno, mówiąc wprost, w, w, w Lisów, w Kraśkę, w Monika Richardson, w Moro Figurską. namawiał przez długi czas do likwidacji TV po Polonia, jako tam przedstawiciel Polonii i tak i tak dalej. Chyba tam zakładał też jakieś w tym celu jakieś tam takie głosowania internetowe, tak, pod zbiórki podpisów, no ale nic z tego nie wyszło, bo jak wiemy, że TVP Polonia istnieje do dziś. Nie wiem, czy miałeś okazję oglądać jakoś ostatnio, ale... Wiesz co, nie, nie to, byłem za granicą ostatnio, nie więc... Za granicą. Nie, no bo da się chyba dobrać jakoś w Polsce, nie? nie? Natomiast... no można, tylko nie, nie czułem się Polonią od A, jakiegoś okay. roku, więc wiesz. Okay. <laughs> więc tak, więc, więc działy, działy się te, 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 te wszystkie rzeczy, no i one jakoś tam napędzały karierę Maxa Kolonki, tę te, te internetową karierę gościa, który jest całkowicie niezależny i nie boi się mówić zupełnie wprost, że z takiej owaki i tak dalej. No my też się nie boimy swojego drogą, my nagraliśmy dwa odcinki o się więc można powiedzieć, że jesteśmy trochę jak Mariusz Max Kolonko. Bartek, my jesteśmy antyestablishmentowcami po prostu. No. <grym> Totalnie. I odmówiliśmy to w też, wow! Aj, <grym> to jest gambit, to jest gambit podcast tak się robi podcasty. <grym> Ale przy jednoczesnej tej takiej krytyce establishmentu medialnego, już używając tego języka, Mariusz Max na, na tamtym etapie był jeszcze dosyć ostrożny, jeśli chodzi o ocenianie polityków. Oczywiście on dzisiaj wypisuje te bzdury na Twitterze, że powie tego, powie się tamtego i tam jeszcze kogoś innego wrzuci do obozu koncentracyjnego czy obozu pracy, ale w 2013 roku na przykład znalazłem taki filmik, gdzie on na przykład mówi o premierze Tusku, że, 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 że czuje do niego szacunek i też, że ten ma dobre intencje. PiS krytykował, ale bez jakiejś specjalnej hamowy. Potem jak PiS wygrał wybory w 2015 roku, to, to ta krytyka PiSu na przynajmniej parę lat no, jakoś tak jako, no, zależała, tak? Tam o Kaczyńskim na przykład mówił z jakąś tam z jakimś tam szacunkiem, więc ja nie jestem pewien, czy to nie jest tak, że Mariusz Max Kolonko próbował się przytulać do różnych opcji przez pewien czas, właśnie marząc o tym, żeby zostać tym prezesem tofoka. Tak, tak to wygląda. Kolonko się przez jakiś czas tak trochę skrada, jakby, bada, bada teren, bada pole. Jednocześnie tak w okolicach 2013-2014 Kolonko staje się idolem, przynajmniej albo takim pupilkiem ówczesnego, jeszcze anty który za chwilę stanie się tak naprawdę establishmentem, tak? Mamy go na okładce do rzeczy z 2013 roku, gdzie jest w takiej stylizacji dosyć charakterystycznej, ma podmalowane oczy, więc to jest takie trochę, że jestem przedwojennym aktorem, a troszkę jestem, nie chcę powiedzieć queerowy, bo no, Max Kolonko nigdy by mi na to nie pozwolił, by mnie uderzył swoją brązową, skórzaną kurtką, tak, żebym to odczuł boleśnie, ale jest, jest jakieś takie badanie, jednocześnie bardzo zachwala go Cejrowski, mówi, że aż tak często nie słucha, ale w sumie zgadza się z prawie każdym słowem, więc no nie słucha, żeby się tak po prostu nie upewniać, tylko no nie, 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 jest, nie jest mu to do niczego potrzebne i podkreśla, że TVP nie powinno tracić takiego zasobu, że tak charakterystyczna po prostu amerykańska postać, no jak można go było puścić gdzieś tam wolno, no i właściwie zwieńczeniem tego jakiegoś takiego macania się z polską prawicą jest ta nagroda wręczona w 2016 roku za rok 2015 nagroda Kisiela, no my no nie dostaliśmy, Bartku, nigdy tej nagrody, chociaż, chociaż bardzo się zawsze staraliśmy o to. Jest to niesamowita rzecz. Ja widziałem w całości to przemówienie e, Kolonki. Kolonko narzekał w, jednych, w jednym z filmów, że nikt nie chciał puścić tego całego przemówienia, że wycinali, że coś tam, że tu w Onecie, tutaj tylko cytowali. Nie, kurwa, na kanale wprostu jest od lat po prostu cały zapis tej gali jest całe to jego przemówienie. Które jest po pierwsze bardzo długie, jak na mowę, związaną z tym, że po prostu odbierasz jakieś wyróżnienie, które jest przyznawane co roku, a przy okazji jest super krępujące. To znaczy, tutaj można akurat polecić rzucenie okiem Państwu, bo oglądanie twarzy widowni w trakcie wypowiedzi kolonki, to jest, to jest, to jest, to jest meisterszczyk. Nie widzicie nas teraz, ale jakby większość osób jakby ogląda to tak, że tak. Gliński się krzy... bo jakby wszyscy się krzywią, tak? Niezależnie prawdopodobnie od, od, od poglądów. Bo Kolonko robi tam show, robi tam show, robi to, co potrafi najlepiej. Jest to właściwie jego stand-up, tylko taki, na którym mało osób się śmieje. Jednak jest to zbombiony bardzo stand-up, sięgając po tę nomenklaturę. Kolonko skupia się na tym, że właściwie polskie media niemalże w całości są kontrolowane przez niemiecki kapitał, przez niemieckie fundusze, wali w telewizję publiczną, tak, już po zmianach i w pewnym momencie jest segment, on przez kilka minut tak naprawdę streszcza serial Bodo, e, czyli serial opowiadający o postaci Eugeniusza Bodo i mówi o tym, że trzy czwarte dialogów tam są po niemiecku i w ogóle co się dzieje? I widział pan ten serial? Jakby zagaduje przypadkowych ludzi tam, no kurwa, jest sendaperem, a wszyscy chcieliby żeby to już się skończyło. To znaczy, ludzie, którzy przyznali tę nagrodę, bardzo mocno musieli zrewidować swój pogląd wtedy. Tak, o kurwa, nie wiedziałem, że on przyjedzie. No? <grystanie> tak, wydaje mi się, że. że, że no, dobra, no, znamy logikę tego rodzaju gal z reguły to jest tak, że, na, że nawet jak jesteś, że, że wiesz, że masz szansę coś zdobyć, to jednak chcesz, żeby ta gala już przeleciała i że można było iść na poczęstunek, tak? tak? I żeby iść już napić wody z tymi ludźmi. To, 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 to jest główna część takiego wydarzenia. Więc Mariusz Max Kolonką, który wychodzi przez 15 godzin, opowiada jakiś drdy mały i co, coś strasznego. Wspomniałeś o osobach, które siedzą na widowni, ale za Mariuszem Maxem Kolonką stoi Lisicki, lisicki tak. który <ślam> się gotuje strasznie. Na się gotuje, a potem po prostu zaczyna... On ma przez ponad połowę tej, tej to, to drugą połowę przemówienia Kolonki ma taką minę, jakby chciał powiedzieć Mariusz, już, już koniec, już wypierdala jest tej mównicy, tak? Bo gadasz straszne, straszne pierdoły. To, że Mariusz Max Kolonko w ogóle narzekał na to, że media pocięły mu to przemówienie i, e, i nie chciały puścić całości, to jest bardzo spójne z tym, co mówiliśmy o nim w poprzednich częściach, że on miał dużo pretensji, jak na przykład ktoś mu podciął jakiś materiał, że zredagował mu jakiś materiał e, i, i te, wysyłał te materiały już w takiej formie, żeby nie dało się tego redagować, więc telewizje jedyne, co mogły zrobić, to było p co mogła zrobić, to, to po prostu wyciąć na koniec jego przedstawienie, żeby chociaż zaoszczędzić te kilka sekund. No bo Mariusz, kurwa, mówisz przez 15 jebanych minut no. do mikrofonu podczas gali. Jasne, że, to, że, że, że tylko streszczą, tak? Jakby, jak, nie wiem, jak są. W te, w rozdanie Oskarów, jak jest, nie? No to to nie jest tak, że jest w media podają pełne transkrypcje wszystkich osób, które dziękują za Oskary, tylko streszczają jakoś tę rzecz. I to jest całkowicie naturalne. Nie ma żadnego powodu, dla którego ktokolwiek miałby, nie wiem, no właśnie, pokazać wszystko, co powiedziałeś w ciągu 15 minut. No, tak, mordo. Tak, tak. I przy okazji, no, podkreślam, to wideo w całości było cały czas dostępne, jest dostępne od tam 6 czy 7 lat, jest publiczne liczne i można było sobie absolutnie zweryfikować to, co mówi Mariusz Max Kolonko, no, korzystając z tak kurwa tajemnego źródła jak YouTube, nie? Mm -hmm. Ja nie wiem, czy ty przeklikiwałeś tam już po, <głos》>, po zakończeniu tej przydługiej przemowy, bo tam wchodzi Zbigniew Wodecki, no jest taki set po prostu, no, jest gala, więc zaprosili artystę, żeby coś tam wykonał i tak wyobrażam sobie ten stan ducha osób, które tego słuchały, że jakby słuchasz tego jakiegoś po prostu, tej jakiejś dziwnej projekcji przez 16 tam, czy ile minut i nagle wchodzi Zbigniew Wodecki jak sobie myślisz, o Jezu, dzięki Bogu, kurwa, Wodecki, że to jest jakby nagroda za to, że tam wysiedziałeś. Też Wodecki, jak się musiał czuć w tym wszystkim, że tak ja jest. Ja tak, jak ja tym wejdę, tak, tak jak Bayer Full tam grał przed czy po Wodeckim, jak wspominał świeżyński w tej swojej autobiografii, no to tutaj Wodecki grał po Kolącej. Tak, no jest to, jest to zagwostka, no ale piękne, piękne zwieńczenie, Gali. Ja już chcę wejść, zaśmiewać tę pszczółkę, Maję je do domu, nie? No, nie, nie, nie. Zacznij od Baha było, zacznij od Bacha, nie, co no, było to oczywiście poradą dla. Mariusza Maxa Kolonki, że ty tam się w publicystykę czy w politykę nie pchaj. Nie żartuję oczywiście dla e, Zbigniewa Wedelskiego, nie wiem czy po twojej stronie, ale po mojej szacunku. Ogromny, po mojej e, ogromny. No. Super postać w ogóle. Poznałem swoją drogę. A to jest historia na inną okazję. Niemniej, e, Mariusz Max Kolonko. E, Chciał zarobić na tym swoim biznesie internetowym, co też się jakoś nie dziwi. No jest z Ameryki, no tam chcę zarobić na wszystkim. Mali. Tak? E, więc e, tak, sprzedaż piasek Eskimosom, czy jak to się mówi. Ha, ha. Natomiast, <laughs> natomiast no, chciał zarobić i, i, i ten jego merch oczywiście był i jest do dzisiaj dosyć krępujący, W sensie na przykład nie wiem. No. Ja swojego drogą nie wiem, kiedy do końca weszły te plakaty, już nie, nie prześledziłem tego, kiedy, kiedy on zaczął sprzedawać plakaty, ale, ale, ale na przykład na tych plakatach zakładam, że wykorzystywał po prostu grafiki z tak zwane pin-upowe, tak, czyli z tymi dziewczynami z lat 450, do których pewnie już nikt nie ma praw, albo może on wykupił prawa osobiście. Nie spodziewam nie, się tego, tego, nie tej ostatniej to. opcji swoją drogą, ale wydaje mi się, że po prostu to są grafiki, które są. Już w domenie publicznej i tam jest na przykład, nie wiem, rozebrana dziewczyna i która jest napisana na plakacie: Ja się nie pierdolę, tylko mówię jak jest. I ma Mateusz, ile masz takich plakatów w domu, ile kupiłeś dla swoich przyjaciół, znajomych. Kilka, e, przynajmniej kilka. No, ja lubię gry słów, lubię fajne gry słów, więc na... no, moja mama się bardzo cieszyła właśnie w, w ostatnie <laughs> święta z takiego plakatu. Um, one, wiesz co, one były dostępne już 6 lat temu, może jeszcze wcześniej, bo, bo w filmiku z, chyba z 2016 jest promo tych plakatów i one są, proszę pana, oczywiście, jak to zwykle, ich jest niewiele, więc trzeba się śpieszyć, ale one mają, mają certyfikat autentyczności. Ma, są ponumerowane i, i mają certyfikat autentyczności, więc tutaj, no byle czego Max nie sprzedawał. Absolutnie. Na pewno. Chociaż zaraz pokażemy, że to, że to nieprawda. <grym> Absolutnie. Um... To tak, to, to wszystko to jest typowy humor dla kolonki, cycuchy, coś tam. Mariusz Max Kolonko e, w ten w sam sposób e, e, komunikował się przy pomocy mediów społecznościowych. Na przykład, nie wiem, w, wkleił któregoś razu takie zdjęcie, e, na którym leży na jakiejś takiej taki leżance i kadr jest z perspektywy jajec. Bowiem zupełnie wprost, tak? I, i skrocze Mariusz Max Kolonki na pierwszym planie, nie? I jest napisane zimno. Ah, forget, forget about it. Forget about e, it, to, to jest takie wiesz. Włosy... Mafia w Stanach. No. I w komentarzach uaktywiła się pani Jadwiga. Napisała: Pan Kolonko, nie ma co już pokazywać, stare zdjęcia wyciąga, ale i tak było ok. Czy znaczy, to nawet nie jest list jakiś szczególny? Tylko ona ma chyba pretensję do tego, że ona już widziała gdzieś to zdjęcie, gdzie indziej. nie? A Maruszek z Kolonką odpisał: Sama jesteś stara. Hmm, Dojrzałe. Dojrzałe. <laughs> um, tak, no, no, no więc tak. Pani Monika na przykład. Jest drugi leżak, chętnie wpadnę. Może jakiś kremik z filtrem na słońce. Są so, od powiem, pani Jadwiga, pani Miłka są totalnie random, znaczy przypadkowo osoby z, z mediów społecznościowych, mm -hmm. tak? A Mariusz pisał: Leżak jest jeden, ale się posunę, znaczy przesunę. Więc to, to jest <grym> sposób, w jaki komunikuje się Mariusz max z Kolonką. To jest, e... wiesz, z, z obcymi osobami. Z obcymi osobami. No, to jest, Publicznie. Jest to, jest to, jest to filuterne, no. Przy okazji mamy jeszcze do tego wszystkiego merch. Merch efektowny, bo promowany w efektowny sposób. W ogóle efektowna promocja merchu to coś, co się będzie jeszcze u niego przewijać, ale mogliśmy już po założeniu pewnej takiej jednostki partii, o której za chwilę, mogliśmy sobie zakupić... No właśnie, to jest... Po, tutaj jest kilka rzeczy. Ja to Państwu bardzo szybko streszczę. Mamy zdjęcie e, Maxa Kolonki, który podnosi ciężary. Gratuluję formy. Nie wyglądałem tak nigdy, mogę tak nigdy nie wyglądać. Jest takie ryzyko. Spoko. Jest to taki tank top, tak? To jest tank top, e, który ma rzekomo logo rewolucji, o której za chwilę. Kosztuje 69 zł. Jest to tank top podpisany jako t-shirt, a w opisie po angielsku jest określenie football t-shirts, a Koszulki piłkarskie to są jerseys. Ja nie, nie jestem anglistą i nie będę się tutaj kłócił o, z, z kolonką o umiejętności językowe, ale coś po prostu na wielu poziomach to nie działa. A przy okazji, jako że mamy koszulkę czy tam tank top z logo, to tego logotypu nie widać za cholerę na tej prezentacji. Ale cena miła 69 zł, więc całkiem nieźle. No i tak, to mięśnie Mariusza Maxa kolonki puchły równolegle z, z jego ego. To, to, to ciężko jest sobie wyobrazić, te, te, to, że tak, myślałem o tym od wczoraj. No, tak, brzmi jak przygotowuje Nie, żartuję, Bartek jest taki. Mhm. Więc tak, więc i y, 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 to, 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 to ego oczywiście, znaczy na, na, na rozmiar ego Mariusza było wiele dowodów z lat poprzednich. No, tam, y, wspominaliśmy chyba o tym, że Monti w swoim tekście opowiadała, jakie po prostu y, kolonko stawiał blokady w momencie, w którym Ligamonti chciała się z nim umówić na wywiad, nie? że tam, że to dostała mail od Yvette Williams i... Y, y, Zacytuję to, bo to jest dużo rzeczy, nie? Tak. I na początku, początek miły. Szanowna Pani, dziękujemy za zaproszenie do rozmowy. Potem zniechęcenie. Max Kolonko nie udziela obecnie wywiadów innych niż związanych z kanałem Max TV i tematyką poruszaną w przedstawionych tam komentarzach. Po chwili wahanie. Jeśli jest taki Pani zamiar, pragnę Panią poinformować, że wywiad jest możliwy i, I dalej, tak i dalej, i dalej. I dalej ostre warunki były. Wywiad odbywać się może na następujących zasadach: autoryzacja wywiadu, autoryzacja tytułu, lidu, podpisów. Ewentualnie linków i tytułów promocyjnych, i ewentualnie zdjęć promocyjnych wywiadu. Stop na chwilę, koniec cytatu. Ja tutaj muszę dodać, że media, o ile wiem, nie mają obowiązku autoryzowania tytułów na przykład, więc, więc oczywiście tutaj Marysz Max Kolonko chciał więcej niż, niż może uzyskać przeciętny zjedacz chleba, czy przeciętny celebryta na przykład, nie? Ale dalej. Wywiad za pomocą wymiany mailowej, w pierwszym przedstawieniu zagadnień, na które oczekuje się wypowiedzi, późniejsze e-maile dogrywające bądź uzupełniające przesłane wypowiedzi. Mariusz Max Koronko zastrzega sobie prawo do, nieodpowiednia, do, do nieodpowiadania na wszystkie pytania. W materiale musi być umieszczony tytuł kanału Max TV i dalej, tak dalej. Więc on albo na poważnie postawił te, te, te warunki, myśląc, że może się uda i może się uda podpromować na przykład kanał w ten sposób, albo po prostu nie chciał wywiadu, więc postawił jakieś takie te. Ale. Ta druga opcja jest mniej prawdopodobna, chyba, no bo jeśli nie chciał wywiadu, to po prostu e, powiedziałby, nie chce wywiadu. I to się czasami zdarza, i to jest w porządku, jak ktoś nie chce wywiadu. Natomiast jak ktoś w ten sposób kręci, to to, to jest po prostu bucerskie w stosunku do, 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 do dziennikarza. No i oczywiście, że jest dowodem właśnie na to, że, że tam coś jest nie tak, jeśli chodzi o, o ego. To jest w ogóle jakiś absolutny koszmar polskiego dziennikarza czy polskiej dziennikarki, bo, jak już pewnie gdzieś tam wspominaliśmy w którymś z odcinków, e, kwestia autoryzacji w Polsce jest dosyć problematyczna, to się trochę zmienia, trochę się zmieniło w, w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach tak naprawdę, ale wciąż y, dziennikarz y, niewiele może, to znaczy jest bardzo mocno zdany na łaskę swojego rozmówcy i gdy jesteś dziennikarzem, który nie chce manipulować wypowiedziami twojego rozmówcy czy rozmówczyni i musisz się z tym wszystkim pierdolić i potem ci ten rozmówca pisze na nowo, jakby pisze z samego siebie na nowo po wywiadzie, no to wiesz, że to jest koszmar po prostu i że, hmm. że masz trochę związane Ręce, a to to jest w ogóle już maksymalizowanie takiej sytuacji. Tak, to oczywiście z jednej strony można to traktować jako jakieś takie zasieki na zasadzie: Dobra, to jakby zniechęcą się, jakby mm -hmm. nie, będzie, nie będzie tego wywiadu, ale rzeczywiście wystarczy powiedzieć: Przepraszam, ale nie udzielam wywiadów, whatever. Tutaj mamy jakąś taką bardzo dziwną sytuację, właśnie, że jeżeli się zgodzi, to mamy jakieś absolutnie darmowe promo, a przy okazji jest w tym jakiś taki rys paranoiczny, związany z tym, że media, polskie media, no, tego kontekstu się tutaj trzymamy, oni na pewno coś przekręcą, bo oni chcą mi zaszkodzić. Ja, ja nie będę mógł powiedzieć, jak jest, tylko, tylko oni coś wykombinują, co się bardzo oczywiście łączy już z działalnością kolonki, która na tamtym etapie się zaczyna, tak? Związana, mówię tutaj o działalności związanej no, z tworzeniem tego wielkiego ruchu, który zmieni oblicze ziemi tej ziemi i nie tylko tej, no. A przy okazji jeszcze tutaj Kolonko do, dopowiada, że złamanie tych zasad oznacza złamanie umowy, odstąpienie od wywiadu i automatyczne wejście na drogę sądową. E, tak, to na pewno Mariusz Pak z Kolonką ma automatyczne, e, automatyczne jakieś takie połączenie pomiędzy sądem gdzieś tam i, 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 i tą swoją firmą, tak. która udziela łaskawie zgody na przeprowadzenie wywiadu. No jest to straszne, tak, rzeczywiście masz rację, że tutaj, tutaj widać już jakąś tam paranoję, e, ja rozumiem, dbało się o wizerunek, ale no to jest jakiś taki przykład ekstremalny. No, no ale tak, no Mariusz Max Holonko uwierzył w to, że ma jakiś taki wielki, gigantyczny wpływ na rzeczywistość i stworzył ruch hashtag R-Revolution. I tutaj zaczęły się duże zmiany w jego, w jego karierze, dlatego że no do tej pory był uznawany za gościa, który kiedyś tam miał japę znaną z telewizji i, i potem założył swój kanał na YouTubie i mówi jakieś niepopularne, niepoprawne polityczne rzeczy, a tutaj nagle e, wrzuci, zaczął wrzucać swoje filmy za, e, za, za, za paywall, zaczął budować struktury, które można by było przyrównać do struktur partyjnych bardzo głupiej osoby, znaczy z, 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 kierowanych przez bardzo głupią osobę, no i zaczął planować w dużej mierze karierę polityczną. I to co się działo dalej, no to jest po prostu le finale tej naszej, tej naszej wspaniałej trylogii o Mariuszu Maxie Kolonce tak naprawdę, no bo tutaj zanim on zostanie prezydentem minie jeszcze trochę czasu, ale ale no, to co on zaczął po prostu tam gadać jest dosyć, dosyć, dosyć niesamowite. Absolutnie niesamowite. Tym razem bardzo mocno wybiegamy w czasy najnowsze, bo Revolution powstało z tego co nam wiadomo w drugim kwartale 2019 roku. Te struktury zaczęły działać na dobre. No, i tak jak wspomniałeś, jest tutaj wątek, jest tutaj mnóstwo wątków naturalnie, ale jest tutaj wątek militarny. Kolonko wykombinował to sobie tak, że on będzie tym naczelnikiem, dowódcą, generałem. Tak, tak się należy do niego zwracać. Potem mamy no, strukturę piramidkową, jak to zwykle, na samym dole szeregowi członkowie. Iż pomijając jakieś rzeczy, do których yy, można było dotrzeć, płacąc za rozmaite działanie i subskrybując te działania y, Kolonki, no to wyciekło parę jakichś takich rzeczy, które można bez problemu znaleźć, gdzie Kolonko po prostu na grupce tutaj podaje na konkretne nazwisko członka Revolution. znaczy członka, no tutaj też w ogóle to jest tak sformalizowane, podejrzewam, na, na taśmę klejącą, ale krzyczy, że zawiesić w strukturach natychmiast, do wyjaśnienia, to jest rozkaz i ktoś odpowiada, tak jest i jakby naprawdę ludzie się tam bawią, w wojsko jest, to z jednej strony taki rys, um, takiej bardzo infantylnej zabawy w wojnę, mm -hmm. ale z drugiej strony jakiś taki tak naprawdę parasekciarski temat w tym wszystkim. Z trzeciej jeszcze masz jakieś skojarzenia z piramidami, z jakimiś amulejami i, i z tego typu dziwnymi organizacjami. I tutaj faktycznie no, Mariusz Max Kolonko, to a propos y, jego w, relacji z internetem, o której mówiliśmy, no, stwierdził, że ma ogromne poparcie, bo jeżeli na Twitterze obserwuje go tyle osób, jeżeli na YouTubie ma tylu subskrybentów, jeżeli coś tam, to jak ich. to oni się nie mogą powtarzać. <laughs> nie mogą go subskrybować na Twitterze i, i na YouTubie. Jak ich połączył, to mu wyszło, że w pewnym momencie, że 2 no, miliony, no to to jest po prostu ogromna armia. To na, na, nie armia, to jest po prostu elektorat taki, że. że Panie no, Dzieju. Bardzo mocno w to uwierzył, co oczywiście za jakiś czas będzie skutkowało no, próbami wyborczymi, które no, opowiemy o tym, dlaczego spaliły na panewce. Mm -hmm. Przypomniał mi się ten frazeologizm. Mm. Dzisiaj dużo takich mówimy, nie? Tak, tak, tak. tak. Dzisiaj jesteśmy tacy troszeczkę dziadziusiowi, nie? No? Tak. E, trzeba powiedzieć tutaj od razu, że my absolutnie nie zachęcamy nikogo do tego, żeby władził do tego paywalla Maxa Kolonki. Nie. E, ja miałem przez pewien czas dostęp do tego, e, dlatego że, że, że ileś osób dlatego, Żemu zaufałeś? Konta. Powiedz to. Tak, zaufałem mu i byłem w batalionie aż tak R generałem. Nie, dlatego, że. że, że na no, no po prostu miałem dostęp dlatego, że ktoś inny tam zapłacił tego dolara i, 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 i tam kilkadziesiąt miał do tego dostęp. O ile wiem, to konto już nie istnieje i po prostu w tym momencie dostałem informację, że jest rezygnacja w okresie tego rodzaju działalności, dlatego że wspieranie gościa, który ma takie poglądy, jest potencjalnie niebezpieczny. To tak niebezpieczne, że mówiąc, mówiąc niebezpiecznie, nie mam na myśli tylko tego, co mówi, ale też do, 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 do czego namawia. E, uważam, że to są rzeczy, którymi powinny zająć się polskie służby, jeśli się jeszcze nie zajęły, no bo to jest gość, który ma dużą rozpoznawalność. Oczywiście, okej, okay, ona jest... E, ta, 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 ta jego rozpoznawalność jest ironiczna w dużej mierze, dlatego, że ludzie się lubią nabijać z pana prezydenta hashtag R, e, ale z drugiej strony, e, no jeśli facet na Twitterze pisze do premiera że sugerując, że będzie wisieć, no to jest to bardzo, bardzo niefajne, tak? Więc, e, więc absolutnie nie namawiam do tego, żeby Ktokolwiek tam, tam, tam wchodził, tym bardziej, że te rzeczy są, są z reguły nudne. I trwają godzinami i tak dalej. Więc to nawet nie są zabawne na takim poziomie, żeby tam, wiecie, puścić sobie do piwa i się pośmiać z tego, nie? Natomiast my tak lekko steścimy wątki, które, które, które kolonko poruszał, w, tam właśnie za tym paywallem, przez pewien czas. To jest w ogóle swoje drogą zabawne. Powiedziałeś o, 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 tej, o tej paranoi Maxa kolonki i jest taki screen z jego tej grupki której ktoś pyta Maxa Kolonka, czy mógłbyś udostępnić listę stopni, aby wiedzieć, kto dokładnie zarządza zaraz po tobie. Można to też wrzucić gdzieś, aby była ogólnie dostępna informacja, o ile gdzieś to już nie widnieje. I Max Kolonko potem założył takiego, napisał takiego posta, w którym napisał: Nikt z naszych nie zwraca się do dowódcy perty i nie pyta o Chain of Command. Screen zapisać, żeby nie wrócił okna. Po prostu gościa wyjebali, dlatego że zadał, zadał jakieś takie zupełnie neutralne pytania. Ja nie wierzę w to, że to był jakiś kret, Po prostu nie to gość zadał pytanie, no bo też postanowił pobawić. Się w, w, w wojnę. Więc tak, tych, tych, e, e, tych e, screenshotów z zamkniętych grupek i z zapejłowa jest, jest trochę. E, jakoś tam cieszy to, że część tych osób, które współpracowały bardzo blisko z Maksem Kolonką, już z nimi współpracuje na przykład dlatego, że zostały wyjebane przez Maxa Kolonka z organizacji i ze struktur i, i przez niego obrażone i, i zbanowane na, na wieki wieków, tak, więc, więc to jest jakoś tam, jakoś tam miłe. No tak, no, został opublikowany na temat wywiad z byłym członkiem Revolution. W 2019 we wrześniu się takowy wywiad pojawił i tutaj od razu zaznaczę, mi jest jakoś tak trudno jakoś bardzo współczuć m, osobie, która zaufała Kolon już na tamtym etapie. To znaczy, po już latach nagrywania jakichś takich po prostu popierdolonych, nienawistnych filmików. Nie mam tutaj takiego efektu, że, a, biedny chłopak, no po prostu zawiódł się na tym. Generalnie Revolution jest zbudowany tak, jak te wszystkie e, rzeczy antysystemowe i oddolne, to znaczy, opiera się na tej takiej opowieści, że, no nie, bo to establishment w końcu my ludzie, my, my musimy tutaj to przejąć i robią te wszystkie konfederackie partie, tak robił Cookins. No, jakby znamy tę historię, nabrać się na to po raz enty, no jest to dosyć, dosyć przykre, ale tenże człowiek, który był bardzo, bardzo wysoko, był właściwie pod tam kolonką, jako jeden z tych trzech, powiedzmy, jego generałów, wspominał o tym, co tam się działo tak naprawdę, to znaczy tam byli rzeczywiście ludzie, którzy no niezależnie od poglądów chcieli zrobić coś fajnego na zasadzie okej, okay, pokażmy się, ale zróbmy coś fajnego przy okazji, e, rzeczy w rodzaju nie wiem, zbiórki na dom dziecka, co przez kolonkę było absolutnie ucinane na zasadzie zostawmy te biedne dzieci w spokoju. Tam ekipa zrobiła sobie, wracając do tematu koszulek, własne koszulki, to są cały czas wspomnienia tego człowieka, który nazywa się Robert Stalka, wystąpił w wywiadzie pod imieniem i nazwiskiem, więc, więc czemu nie. Ekipa przygotowała sobie własne koszulki, bo nie dostali jeszcze koszulek hashtag R, więc bardzo to kolonkę wkurwiło, bo chciał kontrolować każdy aspekt no i jak to, przecież to jest właściwie mój merch, więc tutaj mamy jakiegoś Takiego teleewangelistę, guru, przywódcę sekty. I jednocześnie, wiesz, najwyższego admirała. Strasznie to. Mistyka jest, jednocześnie. I mistyka, nie? tak. To, to, to wieńszyzna tutaj wierza. Strasznie to było wszystko, przynajmniej tak wynika z tych wspomnień, dziwaczne. Kolonko też nie mógł uwierzyć. Znowu porozmawiajmy o internecie. Nie mógł uwierzyć, że skoro wyszło mu z tego sumowania że tam dwa miliony osób go popiera, że <ślam> zresztą od obserwowania do popierania jest oczywiście daleka droga. Dlaczego potem jakby tego, nie wiem, Twita lajkuje 100, 150 osób i właściwie mhm. Zmuszał tych swoich ludzi do tego, żeby oglądali, żeby komentowali. Podobne ich też, no zmuszał w cudzysłowie do oglądania jego materiałów tych amerykańskich, podejrzewam, że Odkrywanie Ameryki czy coś tam i zachęcał też do komentowania i kiedy ktoś napisał, że ten materiał jest nudny, no to zaczynało się jakieś takie kompletne piekło. Więc jakiś taki, jakaś taka mania wielkości połączona z jakimś takim nie, niedowartościowym, strasznie dużo rzeczy się tutaj nakłada i to wszystko sprawia, że ERI że jako jakaś tam no struktura powiedzmy, ale bardziej taka właśnie grupkowa, internetowa no wydaje się czymś bardzo, bardzo krzywym, o czym Stalka w tym wywiadzie mówił obszernie. Nie wiem jak, jak można było dać się nabrać w 2019 na, na tego typu tanie sztuczki, ale no to, to już pozostawiam samemu Robertowi Stalce, ale warto, warto to przeczytać, bo jest to mocny insight, jeżeli chodzi o rewolucję. Ja chyba wiem jak, bo obserwowałem na przykład nagonkę andy z 2019 2015 roku i tam i okolic. Nie? Widziałem, jak ludzie byli zesrani, i widziałem, jak bardzo fajnie wchodziły te wszystkie treści, które, w których Max Kolonko namawiał Polaków do tego, że Polska musi pozostać krajem etnicznie czystym, dlatego, że już politologia mówi, że jeśli będą mniejszości etniczne, to wszystko się zasypie. To jest. On naprawdę to powiedział swoją drogą, że dla kraju, według wszelkich teorii politologicznych, socjologicznych, dla kraju zawsze to jest niewłaściwa sprawa i niekorzystna rzecz, że kraj jest wieloetniczny. Mówi gościu. Z ta, mieszkający w Stanach, do kurwy nędzy, nie? Mordo. Tutaj się zgadzam, tylko to są inne sytuacje, bo to jest granie na emocjach i to jest ogrywanie strachu, lęku, jakiegoś takiego, który może się nam wydawać debilny kompletnie, że kurwa, jakby, dlaczego myślisz, że ktoś przyjdzie, jakby, w ogóle o, o czym ty mówisz? Ale to jest jednak bardzo emocjonalne, a tutaj mamy już czas po przetoczeniu się kilku partii, które mówiły to samo, że my jesteśmy oddolni, my reprezentujemy naród, swoich wyborców w pełni, absolutnie bezpośrednio, to jest w końcu coś antynacjonalnego, systemowego, antyestablishmentowego i my odzyskamy władzę jako ludzie, bo władza powinna należeć do ludzi. E, wiesz, mm -hmm. to, to nie jest aż tak emocjonalne, tylko gdzieś tam jednak społeczno-polityczne i, 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 i przez to, to to jest smutne. No ale jak, jak wiemy, na razie nie ma hashtag R w Sejmie, prawda? Chociaż były takie rozmaite pomysły. Były takie zakusy. Swoją drogą, to jest zabawne, bo, bo ten, że Stalka tłumaczy w tym wywiadzie, jak tam wygląda ta struktura, także on stał na czele partii, kazał się by nazwać generałem, pod nim hierarchii były trzy osoby, czyli dowódcy wyższego i tak dalej, a na dole byli zwykli szeregowi żołnierze. I zadaje mu e, dziennikarz Adam Nowiński pytanie, no ale po, po co po co taka nomenklatura? No, co, co, ten? I, I mówi mu Stalka tak, Max tłumaczył, że tak będzie śmiesznie, bo kto powiedział, że polityka ma nie być śmieszna? I tak się przyjęło, Max wydawał rozkazy, my mieliśmy je wykonywać i być lojalni jak w wojsku. E, wierzę w to, że Max powiedział, że będzie śmiesznie, ale wydaje mi się, że Max miał w głowie trochę inną rzecz. Że Max, yy, Max stwierdził, że tak będzie godnie z punktu widzenia. Tego, jak Max samego siebie postrzega w swojej głowie, nie? Że tak powinno po prostu być, że to mają być rozkazy i chuj. Nie? To znaczy, wiesz co, dwie rzeczy. Po pierwsze, tak, to jest totalnie to, czego potrzebuje polska polityka. Za mało jest jajec, nie? Jakby to, to jest to jest największy problem z polską klasą polityczną. Za mało tego uśmiechu, troszkę luzu, nie? A, a z drugiej strony to mogła być jakaś taka technika na zasadzie, wiecie, tak się pobawimy tylko, to są jajca, no. nie? Aż w końcu im to wszystkim wejdzie. No i tam rzeczywiście ludzie odpowiadają, tak jest, jasne, tam. pyta o chain of command w ogóle, co się dzieje. Ten, o, ten y, ogłasza jakiś po prostu alarm bojowy, po prostu nam, wiesz, dewkony wrzuca, nie? I to w założeniu chyba miała być taka zabawa, w którą wszyscy bardzo, bardzo mocno y, uwierzą, nie? Mariusz, czemu nazywasz mnie kurwą? No co tak będziesz? No, Ja no, to słuchaj, no troszkę <śmianie> tko, ty właśnie, nie, bo to takie właśnie, ja tego nie lubię w Polsce. Te podure twarze, nie? te takie garnitury, oni no, takie podkrążone oczy, ja tego nie lubię. Zapierdalaj no. kurwa, to rozkaz, okej? Okay? <śmianie> <śmianie> tak, tak. To, to jest to, jest... No i się bawimy. <śmianie> no, no, tak, no i tutaj e, e, s, pamiętam, że w, w marcu 2022 roku tak, tak dla, dla, dla e, m, znajomych spisałem, e, co tam się dzieje u, u kolonki za tym paywallem. No i e, podam tylko niektóre, niektóre rzeczy, o których powiem. Powiedział chyba mm -hmm. tylko w jednym czy w dwóch materiałach, nie? Na przykład e, powiedział, że Donald Trump nie przyjechał do Polski w zeszłym roku przed wyborami parlamentarnymi, e, bo chodzi o wybory parlamentarne z 2019 roku, bo hashtag R Ermu to doradziło, żeby nie przyjeżdżał. I to był największy sukces kolandi do tej pory. Tak. To jest swoją drogą rzecz, która się często przewija w jego materiałach. Kolonko rzeczywiście wierzy w swój przemożny wpływ na rzeczywistość, taki, że on po prostu to nie tylko Hugh Hefner, ale jak widać, czy Donald Trump. No w sumie są osoby z podobnych okolic, jak naprawdę do pewnego momentu, więc, więc to jest jakoś tam spójne, nie? No i tam przekonywał oczywiście swoich słuchaczy do tego, tak bardzo sekciarsko w mojej opinii, że, że, że hashaker doprowadziło do rewolucji w Polsce. I skąd były, dlaczego tak się wydarzyło? Że, 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 że razem, znaczy, że, że lewica i e, z, ta, i konfederacja weszły do, do Sejmu, to dlatego, że e, Dzięki to Maxowi, dlatego, że on, zra, że on zradykalizował społeczeństwo i społeczeństwo z, z, zagłosowało na radykalną lewicę i radykalną prawicę. Swoją drogą, nie wiem, czy polska lewica jest mm. taka radykalna lewica. No, ale nie, dobra, masz, no, no, od razu nie. W 2000, 2000, tak, 2008 roku on pisał o tym, że pomysł legalizacji małżeństw jednopłciowych jest jakiś tam radykalnym, lewicowym pomysłem, więc, więc tak, tutaj to są poprzesuwane aspekty w głowie Maxa. No i tak, no i no, ta, że jest lewica w Sejmie to oczywiście zasługa Maxa Kolonki. 9 marca 2020 roku nagrał filmik, w którym sugerował, że wciąż rozważa start w wyborach prezydenckich 10 maja. I tu się warto na chwilę zatrzymać, dlatego że rzeczywiście Mariusz Max Kolonko chciał zostać prezydentem w roku 2020, chciał wziąć udział w tych wyborach, zaangażował do tego wszystkiego swoje bataliony, hashtag R, i, i, i chcieli zrobić w ten sposób rewolucję, ale wypierdolili się na pierwszej z kursu odbana, na jaką, na jaką napotkali na swojej drodze, mianowicie wyjebali się już o to, że nie zebrali 100 tysięcy podpisów, które są wymagane, e, jeśli chcesz zostać prezydentem. I teraz... He, Mariusz Max Kolonko od tamtego momentu twierdzi, że to jest niemożliwe, żeby zebrać 100 tysięcy podpisów... E, i dlatego to się nie, tego się nie udało zrobić, bo to jest, to jest absolutnie nierealne, a wszystkie partie, którym i wszystkie osoby, którym się to udało zrobić, to są po prostu przepisywanie sobie głosów wzajemnie i to jest oddawanie sobie listy i tak dalej, i tak dalej. I teraz, ja oczywiście nie twierdzę, że wszystkie zbiórki 100 tysięcy podpisów były w 100% legit, zakładam, że przy, u niektórych kandydatów mogło to wyglądać tak, że jednak tam dopisywano jakieś, jakieś osoby, które na przykład nie wiedziały o tym, że znalazły się na jakiejś liście. Mogło się tak wydarzyć, natomiast oczywiście wierzę w to, że da się zebrać 100 tysięcy podpisów i to bez większego problemu. Dlatego, że jak się na przykład zerknie na Wikipedię, to samo Prawo i Sprawiedliwość ma z członków 400 tysięcy, a PO, e, członków i członkin, tak? A PO ponad 30 tysięcy. Więc jeśli masz tyle osób zarejestrowanych w partii, to zebranie 100 tysięcy podpisów jest Absolutnie bezproblemowe, więc Mariusz Max Kolonko, który nie raczył oczywiście na to podpisywanie przyjechać do Polski, nie raczył robić jakiejkolwiek, jakiejkolwiek kampanii wyborczej, wzrzucił ten obowiązek zbierania podpisów na, na, tych, na, na, na tych swoich tam podległych, tam szeregowych z hashtag R. Im się to nie udało i, i, i w zasadzie to była rzecz, która nie mogła się udać w ten sposób. Tak? Znaczy. Ich było za mało, to było źle zorganizowane i, i tego typu sytuacje robisz zupełnie inaczej. Jakby nie zbierasz pod, na patio pod metrem centrum w Warszawie, czy, czy w jakichś tam miejscach publicznych, tylko organizujesz to zupełnie inaczej, nie? No ale Mariusz zrobił tak, jak zrobił i dziś, do dzisiaj twierdzi, że to jest niemożliwe, nierealne. No Stalka szacował, że tych takich realnych zwolenników jest... Od 500 do 900, tylko co to też znaczy realny zwolennik? Czy to koniecznie jest osoba, która chciałaby się zaangażować, chciałaby wyjść z domu po prostu, żeby działać na rzecz tego ruchu? Prawdopodobnie nie, a nawet jeśli to tych osób jest właśnie za mało, jak sobie to porównamy do, do struktur jakichś takich rozwiniętych, znanych partii, istniejących rzeczywiście partii politycznych, to jest tutaj jest tutaj różnica. Przy czym y, warto tutaj zaznaczyć, wiadomo, Kolonko teraz y, wcale nie jest tak, że no, Skoro prawica jednak mocny skręt prawicowy, to on będzie sympatyzował z konfederacją, ale takie ruchy były. No i o ile w większości przypadków możemy się zastanawiać, czy kolonko Faktycznie z kimś się spotkał, albo czy rzeczywiście kiedykolwiek z kimś rozmawiał, kogoś zna, to tutaj mamy parę kwitów, tak? Jest, jest zdjęcie przecież y, z Kukizem, jest y, zdjęcie z Jakubiakiem, więc były jakieś tam negocjacje. Podobno Kolonko sugerował, że <grytanie> wszyscy powinni startować pod wspólnym godłem hashtag R, co wydaje się mało kuszącą propozycją, z racji tego, że te partie już istniały i miały swoich zwolenników tak. i, i, i wbijały się tu i ówdzie, a tutaj mamy jakieś po prostu. Prostu, tutaj mamy tak naprawdę internetową grupkę. To genialna propozycja, nie? Faktycznie, panie Mariuszu, musimy to, musimy to zrzucić i po prostu zmienić szelt. To o to chodzi. Tak, lata budowania tożsamości politycznej, a do śmieci. W zasadzie możemy iść dlatego, że jest gościu, który był w telewizji 20 lat temu. Tak. <grafię> Startuje. Szkoda, że, że swoją drogą szkoda, że ten ruch się nie nazywa po prostu Max TV. Tak. Tylko jest taki, wiesz, jest diapazon, nie? Hashtag R, Rewolucja. A Max TV to by było takie, widzisz, co są te jaja w polityce, nie? Wesoło po amerykańsku. No. On się chyba tak nazywa. E o ile pamiętam, dlatego że Mariusz Max Kolonko w swoim czasie wykupował domeny internetowe i po prostu wykupił domenę, która jakoś tam pasuje, że tam, no, że, 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 że można coś wokół tego postawić, więc, więc, no, ale mniejsza z tym. Swoją drogą, jeśli wejdzie się na stronę tam, gdzie jest ten, gdzie jest ten ten, 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 jego paywall, to jest tam główna strona, join the revolution, nie? Jest Go i tam możesz się zalogować, ale na dole jest liczba

i myślicie, co to jest za liczba, nie? W sensie, że to są, nie wiem, osoby, które założyły konto, no nie ma chuja, swojego. Nie, ma, nie ma szans. Ja bym tam że jest 10 tysięcy, i to jest maks, to jest maks, nie? Natomiast jak się kliknie w, te, w tę liczbę, albo ona jest klikalna, to otwiera się, co? Otwiera się filmik na YouTubie, e, który wrzucił Max Kolonko. The revolution is coming, rewolucja nadchodzi. Max Kolonko mówi, jak jest. To jest filmik sprzed pięciu lat. To jest chyba właśnie tam ogłoszenie tego, tego, tego całego, całego, ruchu. E, I, e, no i co? i. i, i mm, to jest po prostu liczba osób, które obejrzały ten filmik. I jakby szczerze mówiąc, idąc tym tropem, ja też jestem wśród tych milionar 400 tysięcy ludzi, no bo ja też obejrzałem ten mhm. filmik, więc ja też wspieram tutaj starania Maxa Kolonki, więc posługiwanie się liczbami w ten sposób, czy właśnie sumowanie jakichś subów z Facebooka, z subami stąd i stamtąd i siamtąd, nie, jest świetną metodą na, na, na zdobywanie nowych wiernych, tym bardziej jak ci, jak w przypadku Maxa Kolonki skasują fanpage na Facebooku, bo piszesz tam straszne rzeczy. I wtedy w zasadzie on powinien odliczyć te osoby od tych oficjalnych danych, nie? ale to chyba, tak się chyba nie hmm. wydarzyło. No tak, to raczej nie było mu to jakoś specjalnie, specjalnie na rękę. No tak, Była mowa o tych wyborach z 2020 roku, o, o przesuwanych wyborach no, pamiętajmy o tym, że no nie bez kozery mówi się o Kolonce jako o prezydencie, no właśnie, Polski, nie Polski, Stanów Zjednoczonych, Polski, czyli Polska i Polonia, więc mamy tutaj do czynienia z bardzo, bardzo nietypową sytuacją, która właśnie poniekąd opiera się na tym, o czym wspominaliśmy, że no nie da się zebrać 100 tysięcy, więc wszystkie wybory były absolutnie sfałszowane, więc hej, ja po prostu, no tutaj naród wybiera bezpośrednio i chuj, i ja się ogłaszam, no jakby dużo, dużo, rzeczy czy można znaleźć za tym, za tym paywallem jakichś takich ohydnych, tu niezależnie od sympatii do tego czy innego polityka, ale jakieś tam zmianki o wysyłaniu kogokolwiek do obozu pracy czy o wieszaniu, są takie, można powiedzieć, średnie, prawda? W tym wszystkim. Przy okazji yy, mamy bardzo mocną fleksówę finansową, no bo yy, wiadomo, że Kolonko zwolennikiem postaci Donalda Trumpa jest, więc bardzo mu jego zmysł, jego bycie self-made manem, bo oczywiście Don Donald Trump jest self-made manem, absolutnie typowym, bardzo mu to imponuje. Yy, w jednym z filmików Kolonko też się fleksował na hajs, mówiąc o tym, że jak Krzysztof Bosak może w ogóle startować. Tutaj już uderzał w konkretne środowisko, tak, z mm -hmm. którym się nie dogadał. Jak Krzysztof Bosak może. Startować na urząd prezydenta, skoro wedle jego oświadczenia majątkowego no, dysponuje kwotą 10 tysięcy złotych i kolonko mówi co, że tyle, to ja noszę w spodniach właściwie. Ile, ile ty w spodniach masz gotówki, Bartek? Ja mam. Yy, znaczy, ja noszę kartę tak swoją drogą, więc ja wiem, że prawica ma jakiś fink jakiś z gotówką i tam. No tak, tak że no tam bo, coś tam. Bo nas kontroluje. Tak, że, męce, że wiesz, Gotówka musi pozostać, bo coś tam, coś tam, nie? Ja bym się może nawet zgodził z tym, że, że dobrze mieć trochę, jest mieć trochę gotówki, nie? Ale, ale oczywiście to wszystko jest ubrane w jakiś taki ten. Natomiast tak, No e, Kolonko rzeczywiście nosi 10 koła. E, no, no, gratulacje. Przy okazji, więc... po, po co? Tak, tak. Ciekawe, jak on leży w tych gaciach na tym zdjęciu, tam gdzie widać go jajca na pierwszym planie. To, czy ta no, tam też gotówka nosi w tych gaciach na przykład? Nie wiem, może 5 tysięcy, mniej troszkę, nie? A, więc, nie wiem. Więc tak. Tak. No, i, i żeby też może Państwu dać taki, um, pokazać. Co, jakim językiem Kolonko posługuje się w, w, w właśnie w filmach za paywallem, to to jest dość niesamowite. I tutaj może to, to, to jakoś tam Państwu e, dowiedzie, e, że Max Kolonko powinien być gościem, którym zajmują się służby np. polskie. Bo postanowiłem spisać dosło, do, do, dokładną transkrypcję z jednego e, z jego filmów. E, i teraz jest tak ja uważam że trzeba wysłać ich do obozu pracy tak jak hitler zrobił obozy pracy dla polaków to my zrobimy obozy pracy dla polaków tylko że to nie są polacy to są ciule złodzieje Koniec cytatu. Mówi oczywiście o kim? O politykach. I dalej cytuję. Ale nazwijmy to obozy pracy. Ja bym w ogóle chciał, żeby te obozy pracy były dwojakie. Ja jestem teraz e, tak śmiertelnie poważny, jak atak serca ciulu. Nie ma się z czego śmiać. Ja mówię poważnie, to, to, ja to zrobię. Ja będę prezydentem i to zrobię, ok? Taka jest Twoja przyszłość. To jest Twoja przyszłość. E, tak na marginesie. W tych wizjach, które widzę, to Morawiecki powiesi się w celi. Kaczyński nie doczeka. Znaczy, umrze w więzieniu. A duda, aha, duda. No właśnie, duda, ja go chcę wysłać na obozy pracy tak samo jak Trzaskowskiego. Trzaskowski będzie pracować, ale w Polsce będzie. Pracować w wiele Miejskiej i tak dalej. I on tam snuje dalej te swoje fantazje dotyczące tego, co należałoby zrobić z politykami. E i jak się tego słucha, to, to to warto tak myślą na chwilę wrócić do lat 90. kiedy gościu po prostu był korespondentem polskim w Stanach i, i zajmował się tym, czym się zajmował, i po prostu był jakąś taką dobrze kojarzoną Japą z telewizji. Nie? I ja trochę nie wiem, jak się do tego odnieść, dlatego że Um, oczywiście może być tak, że jemu zależy na pieniądzach. Zresztą tam wspomniałeś o wywiadzie z byłym członkiem hashtag R, który tam mówi dokładnie to, że, um, że, że, że kolące zależało na, na tym, żeby ciągnąć jak najwięcej pieniędzy i na przykład, że jeśli zbierają jakąś, jakąś, na jakiś szczytny cel, to on będzie dla siebie załatwiał tak zwany wilczy procent, który ma iść na utrzymanie tej całej struktury. Czytaj, zakładam, że po prostu ma iść na utrzymanie Mariusza Maxa Kolonki. Mm -hmm. Więc można by było łatwo postawić tezę: no robi to dla hajsu, pewnie tam ci ludzie za, płacą mu za ten paywall, z tych pieniędzy troszkę jest, więc idzie się z tego utrzymać. Ale to jest coś więcej. No wydaje mi się, że. No właśnie też nie, nie chcę stawiać jakiejś tam diagnozy, no nie? Ale wydaje mi się, że łatwo tutaj można by było doszukiwać jakichś zwyczajnych zaburzeń, nie? I, I tyle. Tak, no tutaj nie mamy narzędzi, żeby ocenić, czy to jest cynizm, czy to jest zmysł biznesowy, czy to jest niegodziwość. To wszystko połączone oczywiście, no bo to jest pomysł na biznes, jest ten cały merch rozmaity, nie będziemy tutaj odsyłać was w konkretne miejsca, nie będziemy tam nabijać tych wyświe... Jeszcze potem te osoby się pokażą jako zwolennicy kolonki w statystykach, no bo tak działa tutaj jego logika, ale tego jest tak naprawdę mnóstwo i rzeczywiście jest to miejscami niepokojące. Jeżeli ktoś 4 lipca, właśnie, to jest data nieprzypadkowa, oczywiście 2020 roku, wygłasza jakieś po prostu orędzie i ogłasza, że obejmuje niniejszym urząd prezydenta Polski ad interim do czasu przeprowadzenia demokratycznych i wolnych od podpisów uczciwych wyborów prezydenckich, etc., to wygląda to tak średnio. Tak? Przy okazji mamy oczywiście jeszcze jakieś takie konkretne postulaty. Te, tutaj daliśmy jakiś przedsmak, nie będziemy do końca streszczać tego, o czym Kolonko mówił w kontekście wojny yy, rosyjsko-ukraińskiej, w kontekście masakry w Buczy, bo to są fatalne rzeczy, ale Kolonko przy okazji postuluje jakieś konkretne rozwiązania geopolityczne, na przykład podział Ukrainy na strefy. Tak? Część jest rosyjska, część jest polska, jak żeby inaczej, a część jest kontrolowana przez ONZ i Kijów pozostaje wolnym miastem. What the fuck, tak naprawdę, gościu. I wszystko, mam takie wrażenie, wszystko tutaj jest niezborne, bo też podkreślimy, że to wszystko się opiera na jakiejś przedziwnej takiej już nie dzisiejszej estetyce. Wszystko jest nie dzisiejsze. Ten Max Kolonko, który tyle mówił o tej nowoczesnej telewizji, o nowoczesnych mediach, po prostu już pomijając to, gdzie nagrywa i że to jest już ikoniczny obrazek, to jego studio, ale kolory, logo, to jak są zmontowane te materiały, te żarciochy tam dorzucane, jakieś tam gołe baby, które gdzieś przemykają w tym wszystkim. Jest jeszcze jakiś taki filmik, już nie pamiętam który, ale on tam wymienia programy, które zobaczymy w TVP i to jest śmieszkowy filmik. Czyli na przykład jest program Zaczarowany ołówek prezydenta Dudy czy coś takiego. I on tam wymienia miejsce dziesiąte, mie miejsce tam siódme, szóste, miejsce piąte, wymienia coś, po czym powinno wejść czwarte, a on mówi jeszcze raz: miejsce piąte, i jest grafika z piątką. To wszystko jest takie jakieś wiesz, przy okazji tak amatorskie i zjebane. Więc to jakaś kwestia takiego rozkręcenia tej firmy produkcyjnej i w ogóle to, że Yvette Williams istnieje, to dla mnie wszystko stoi pod bardzo, bardzo dużym znakiem zapytania. I jeszcze przy okazji, przez to, że to jest takie już zjełczałe, stare, jest w tym jakaś taka dziwność niepokojąca, tak jak ten cały jego lot. On sobie wymyślił w pewnym momencie postać no, rdzennej Amerykanki, która ma dowcipne imię na kanapę, tak? Na kanapę to połączone i tak dalej. Seksik, ale o chuj chodzi. Potem, potem się okazało, że chodzi o, o merch, ale była seria jakichś takich niepokojących trochę grafik. E, jest, to, jest to dziwne, więc tak naprawdę to się bardzo mocno wymyka. My uciekamy od diagnoz, bo nie jesteśmy lekarzami i nie, nie rozmawialiśmy nigdy z kolonką, ale wygląda to dziwnie na tyle dziwnie, że nie można z całą pewnością stwierdzić tak zaburzenie, albo tak cynizm, tylko cholera, być może coś pomiędzy w tym wszystkim jest, no. Tak, a przy okazji, no tutaj to są już znane rzeczy, które powyciekały trochę z tego paywalla, na przykład to, że Mariusz Max Kolonko stworzył sobie jakąś taką, znaczy stworzył najpierw teorię, która ma tłumaczyć to, jak działa wszechświat i, i stworzył taką postać panienki Nemezis, która jest boginią zemsty i, i ona swoimi warkoczami i tam sprawia, że jedni mają dobrze, drudzy mają źle, on wielokrotnie mówił o tym i tłumaczył, że. I, i w kolejnych latach, po, po tym jak już to powiedział, to on wielokrotnie tłumaczył, w, w jaki sposób to zadziałało w tej konkretnej sytuacji, że te, ta partia teraz wygrała albo przegrała. Dlatego że panienka Nemesis stwierdziła, że to, co zrobili 4 lata wcześniej, ja to wszystko przewidziałem, ja to wszystko mówiłem, nie? Oczywiście te wszystkie przykłady, które on, które on przywołuje, są zupełnie z dupy. W sensie on, on, sobie, on wybiera sobie rzeczy, tak żeby pasowało do tej, do tej panienki Nemesis. Więc tak, tutaj dodatkowo weszły jakieś ezotematy, właśnie jakieś takie tematy mistyczne związane z tym, że, że, że on porównywał się do, do, do postaci historycznych. No, robił to już w swojej książce w roku 2006. Do tam, nie wiem, zdobywców Ameryki się, bo, 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 się, się, się porównywał, a teraz porównywał się do jakichś tam wybitnych Polaków z przeszłości i do takiego, i do takiego, więc ja tutaj, no dobra, no właśnie nie będziemy tego streszczać chyba dłużej, mhm. dlatego, że nie miałoby to większego sensu. Filmy Maxa Kolonki są strasznie długie i strasznie nudne, i on tam gada straszne bzdury. Eee, I tych filmów powstaje całkiem sporo. Znaczy, nie tak dużo, jakby się mogło wydawać. Tam z reguły wpada jeden tygodniowo, ale, ale jednak jest ich całkiem dużo, i próba streszczenia tego wszystkiego e, jest. E, czymś chyba niemożliwym, biorąc pod uwagę to, że czasami Max Kolonko w, w jednym zdaniu Maxa Kolonki jest do, roz, do, do rozpakowania ileś tam e, rzeczy, tak, i, i, i do wytknięcia jakieś tutaj kłamstwo, tutaj naciągnięcie prawdy, tutaj coś tam, nie, więc nie ma to chyba sensu, nie? Tak, nie ma, nie ma to sensu, zdecydowanie, no dostaliście, y, mamy nadzieję, jakiś tam Mówiąc nieładnie, sok. Szukając tutaj jakichś plusów i jasnych momentów, zaznaczmy, że Kolonko ma swoją własną stronę z petycjami. Tych petycji jest pierdyliard. Chodzi czasami o jakąś dziennikarkę, czy dziennikarza z Fox, którzy nie są tam prawomyślni zdaniem Kolonki. I oczywiście to wszystko ma niebywały wpływ na amerykańskie życie medialne i polityczne. Ale swego czasu pojawiła się tam petycja, która wzywała do impeachmentu prezydenta Mariusza Maxa Kolonki. I tutaj osoba, która która stworzyła tę petycję. Tutaj spoiler od razu ta petycja spadła, no, została zauważona, została usunięta, ale tutaj są rzeczowe e, argumenty. Tutaj e, padają słowa: bilans 563 dni jego rządów, w cudzysłowie rządów, jest nieubłagany. Liczba członków ONZ, które uznały jego władzę, zero. Liczba głów państwa, które się z nim spotkały, zero. Liczba rozkazów egzekutywnych, które zostały wykonane, zero. Liczba osób osadzonych w obozach pracy, zero. Liczba ustaw napisanych i wdrożonych, zero. Liczba rozpoczętych rewolucji, Zero. Liczba wygranych spraw sądowych z trollami zero. I liczba wygranych spraw sądowych z portalami społecznościowymi zero. Także, no Panie Prezydencie, my jako prawdziwi Polacy <laughs> jesteśmy trochę zatroskani. Kto, tak. kto nami kieruje? Dokąd zmierzamy? No? Tak, no trzeba tutaj powiedzieć, że, że rzeczywiście yy, no. Ja jako obywatel tego kraju muszę powiedzieć, znaczy obywatel, jako obywatel kraju Stanów Zjednoczonych Polski, muszę powiedzieć, że czuję się zaniepokojony i to nie jest chyba osoba, która, no, oczywiście on jest blokowany przez establishment, ale, ale jednak jakąkolwiek skuteczność, jakiejkolwiek skuteczności bym tutaj oczekiwał od prezydenta e, mojego kraju. I w ten sposób dotarliśmy do końca naszej potężnej trylogii na temat Mariusza Maxa Kolonki. Dziękuję bardzo, że byliście z nami, e, towarzyszyliście nam w trakcie tej, e, tej podróży. E, musieli Mieliśmy przedrzeć się przez, no, Tony kontentu, włącznie z książką Utrywania Ameryki, która, no, mówiliśmy o niej w drugiej części. No, proszę mi się cofnąć, jeśli ktoś nie pamięta, co tam, co tam, co tam podało. E, tak, no i dziękujemy bardzo wszystkim, którzy nas słuchają. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy nam patronują na, w serwisie Patronite. Dziękujemy wszystkim, którzy reagują na nasze treści w serwisach społecznościowych i na YouTubie, i na Facebooku, i na Instagramie. I kto wie, czy do tych serwisów społecznościowych nie dojdą kolejne w najbliższym czasie, ale my już polecamy zalajkować i tam zasubskrybować te, które można zasubskrybować i tak. No. Generalnie kończymy morałem, małym morałem, bo oczywiście rozmawialiśmy o takiej ani innej postaci i cytowaliśmy jej słowa, ale najogólniej mówiąc, no nie bagatelizujmy tego typu osób, nie wrzucajmy ich po prostu do szufladki. A, kolorowy ptak, niesamowita osobowość, albo śmieszny gość, który coś mówi i możemy śmieszkować z hashtag R, z tego, że nie mają żadnego wpływu na polskie życie polityczne, czy na jakiekolwiek życie polityczne, ale poza tym, że nie istnieją jako partia, to tego typu rzeczy bywają bardzo często zwyczajnie szkodliwe, więc opowiedzieliśmy, ale odradzamy i dziękujemy bardzo naszej partii hashtag P, która się zbiera na naszym patronajcie, która nas bardzo wspiera, bardzo nam pomaga, my tego nie wydajemy na głupoty, tylko na z dzięki temu możemy stale, stale nagrywać więc więc wszystkim osobom, które nam patronują, dziękujemy pięknie. I czy coś mamy jeszcze do dodania? Chyba nie, Chyba nie. więc do usłyszenia. Trzyma. Podcast Przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.